Jak żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Paryż. Marzena Jarczak. Dziennikarka i krytyczka sztuki. Twórczyni instagramowego projektu Out and About, dedykowanego propagowaniu sztuki. Marzena, dlaczego Paryż? Paryż, dlatego że przyjechałam tutaj, żeby zamieszkać z moim byłym chłopakiem. Więc to była taka miłość do osoby, z której też się później narodziła miłość do miasta. Jestem tutaj prawie 2,5 roku. A znałaś to miasto wcześniej? Bywałaś w Paryżu? Jakie miałaś, znałam. Jaką miałaś relację z Paryżem? Znałam. Wydawało mi się, że dobrze. Później się okazało, że wcale niedobrze. Ja przez wiele lat pracowałam intensywnie, teraz czasami też jeszcze trochę pracuję jako modelka, więc Paryż był jednym z takich miejsc, gdzie regularnie przyjeżdżałam albo na dłuższe kontrakty, albo na takie krótsze zlecenia. I właśnie wydawało mi się, że ja to miejsce znam bardzo dobrze, ale też w momencie, kiedy tutaj przyjechałam i Paryż stał się takim moim domem z życiem codziennym, to uzmysłowiłam sobie, jak bardzo pozornie to miejsce znałam, bo te kontrakty to były takie bardzo intensywne okresy, które sprowadzały się przede wszystkim do robienia castingów, intensywnej pracy na planach i jakiegoś później intensywnego życia towarzyskiego po. I to było takie, no takie bardzo okrojone życie z takich codziennych problemów po prostu. Tam było bardzo dużo zabawy, bardzo dużo jakiejś takiej ekscytacji. To życie w dużej mierze też było organizowane właśnie przez moją pracę, czyli tam mieszkałam w miejscu, które wynajmowała mi agencja. Agencja ustawiała mi mój grafik codzienny właśnie albo castingów, albo zdjęć. Bardzo często też z tymi ludźmi, z którymi pracowałam, spędzałam wolny czas, czyli dostałam gdzieś tam z defaultu znajomych i pewnie też przez to nawet miejsca, które w Paryżu odwiedzałam, to były takie bardzo jakoś usystematyzowane w związku z tą pracą. Czy doświadczyłaś trochę takiej paryskiej bajki? Doświadczyłam na pewno paryskiej bajki i to nie jest tak, że ta paryska bajka teraz przestała mieć rację bytu, bo to, co na pewno wiedziałam i się nie zmieniło w momencie, kiedy i do Paryża przyjeżdżałam i kiedy się przeprowadziłam, to jest to, że ja to miasto po prostu uwielbiam i ja zawsze miałam bardzo dużą słabość do francuskiej kultury i to też takiej kultury związanej ze sztuką, która jest bardzo ważną częścią mojego życia, ale też z taką kulturą codzienną, z takim francuskim sposobem bycia, z tym jak Francuzi jedzą, jak się bawią, jak nawiązują relacje, więc przyjeżdżając tutaj też miałam takie poczucie, że mam już jakąś taką bazę, która mnie bardzo pociąga i że bardzo bym chciała to eksplorować, więc absolutnie jakby nie czułam się do tego, że muszę się zmusić do tego, żeby się przestawić na życie tutaj w Paryżu. Ale tak sobie myślę, że z Francją i z Francuzami może być trochę tak, że albo się to kupuje w 100%, albo jest się totalnie na nie. Mam wrażenie, że nie ma nic pomiędzy. Albo uwielbiasz to, jacy oni są, oczywiście patrząc na to tak bardzo stereotypowo, albo czujesz, że to nie jest dla ciebie. I ja ciebie akurat bardzo dobrze rozumiem, bo też zawsze darzyłam ten naród sympatią. Co więcej, i kulturę, co więcej, wydaje mi się, że właśnie jak poznawałam Paryż lepiej, to jeszcze bardziej docierałam się z tą kulturą i jeszcze bardziej stawałam się fanką Francji. I powiedziałaś, że Francji, Paryża, to też jest pytanie, tak? Czy Francja to Paryż? To możesz mi powiedzieć teraz. Jeszcze i to ja od razu tutaj powiem, że ja nie mam danych, bo ja znam tylko ten wycinek Francji, który wiąże się z Paryżem, bo tutaj mieszkam, nawet jeżeli podróżuję, to są jakieś takie bardzo krótkie momenty w moim życiu i też mam w sumie w Francji jeszcze niezbyt dobrze zeksplorowaną, ale nigdy nie byłam w jakimś miejscu poza Paryżem na tyle dłużej, żeby wejść w jakąś taką lokalną społeczność i odczuć w intensywniejszy sposób te różnice między tym, co dzieje się tutaj, a co dzieje się gdzieś tam. Ale powiedziałaś, że...
ale też mam właśnie takie poczucie, jak powiedziałeś, że Francuzi strasznie mocno ludzi polaryzują. Ja mam wrażenie, że to, co ludzie chyba najbardziej albo kochają, albo nienawidzą, to jest to, że Francuzi uwielbiają być Francuzami i uwielbiają wszystko, co francuskie i uwielbiają być we Francji. I to jest akurat coś, co ja totalnie kupuję i nie wiem, może też jest to pokłosie trochę tego, że mi zawsze przeszkadzało to, że my w Polsce mamy taką tendencję do bardzo dużego negowania tego, co jest polskie, że jest zawsze gdzieś tam ten proszek do prania z Niemiec, który jest trochę lepszy, że wolimy zagraniczne firmy, że wolimy zagraniczne marki odzieżowe, a ja akurat tak nie mam. Ja bardzo doceniam też rzeczy, które są polskie i bycie tutaj wśród ludzi, którzy potrafią powiedzieć, że kurczę, nasze sery są najlepsze na świecie, nasze wina są najlepsze na świecie i po prostu potrafią się cieszyć tym, co dostają tutaj, no to mnie zawsze bardzo urzekało. I być może nawet to jest jeden właśnie z tych czynników, które sprawiają, że ja tak bardzo Francuzów lubię, że oni potrafią celebrować tą swoją francuskość na co dzień. Super, że o tym mówisz. To też była moja duża obserwacja i to jest coś, co ja uważam za bardzo takie rozczulające i prawdziwe. Że to nie jest taka poza bycia dumnym z kraju i z tego dziedzictwa, tylko nie wiem, czy też to wynika z twojej obserwacji, że oni naprawdę tak żyją i naprawdę korzystają naprawdę z tych rzeczy. Tak żyją. Wiesz, to nie jest tak, że oni mówią, że Boże, francuskie wina są najlepsze na świecie, jak gdzieś tam na imprezie pod stołem sobie dolewają jakieś tam włoskie coś. Tylko po prostu to jest tak, że jak przychodzisz do kogoś na kolację i ktoś przynosi butelkę wina, które jest w jakiś tam sposób wyjątkowy, to naprawdę oni tego smakują, oni się cieszą, zadają. No to jest, dla mnie to jest wspaniałe po prostu, bo to ja mam też wrażenie, że to w jakiś sposób ubogaca o tyle, że oni są w jakimś takim nieustannym procesie eksplorowania swojej własnej kultury, którą teoretycznie już dobrze powinni znać, ale ciągle chcą poznawać więcej, potrafią się nią cieszyć, ale i jeszcze potrafią się cieszyć właśnie na poziomie takich super normalnych elementów rzeczywistości, jak właśnie kieliszek wina albo kawałek sera. I może to brzmi bardzo stereotypowo, ale tak faktycznie jest. Jakby ja mam takie doświadczenie, że oni faktycznie mają to bardzo zintegrowane w swojej codzienności. Ale istnieje chyba też takie przekonanie, że Francuzi są w ogóle tradycjonalistami, wręcz można to trochę przerysować, że i o tym pewnie porozmawiamy, że nie idą z duchem czasu pod wieloma względami, ale właśnie pamiętam, jak spędziłam te kilka miesięcy w Paryżu, to pomyślałam sobie, paradoksalnie to ten francuski, w cudzysłowie, styl życia i to, co powiedziałaś właśnie w kontekście tej lokalności, takiej celebracji tych zwykłych rzeczy, to oni są na maksa w trendach. To wychodzi na to, że to, co rekomenduje się ludziom w kontekście, nie wiem, diety planetarnej, czy jakiegoś takiego zrównoważonego życia, to jest wpisane we francuskie DNA. Tak. To jest bardzo mocno wpisane we francuskie DNA, ale wiesz, ja mam też jakąś taką refleksję, że ja jestem właśnie tutaj z wyboru i bardzo lubię Paryż i bardzo lubię to, że jak wychodzę na ulicę, to ja nie mam wątpliwości, gdzie ja jestem. Wiesz, ja bardzo doceniam to samo, są rzeczy, które ja bardzo lubię w Polsce i za którymi tęsknię, nie wiem, czy to jest jedzenie, czy jakieś, nie wiem, nasze rzeczy związane z kulturą, których mi brakuje i bardzo lubię to, że jak przyjeżdżam do Polski i mama mi kupuje na śniadanie polski twaróg, ja mam takie poczucie, że ja go zjem tylko u nas i to jest nasze. I to jest nie, fajne. Ja poproszę francuski. Tak, już tak zdecydowanie. Wiesz, to jest właśnie jakby wspaniałe, ja jestem tutaj, też żyję w tym mieście cały czas dlatego, bo ono mi daje bardzo konkretne rzeczy i ta francuskość jest właśnie no, po prostu bazą tego, co ja chcę tutaj dostawać. Tą francuską estetykę, tą francuską kulturę, tą francuską scenę kulinarną i może to oznaczać, że na przykład jak pójdę do takiego zwykłego supermarketu, to dużo trudniej jest mi znaleźć tofu niż w Polsce, ale nie mam problemu, żeby tam przejść 200 metrów dalej i go poszukać, bo no, to jest taka, wydaje mi się, relatywnie niewielka cena za to, że mogę no, być w tej francuskiej kulturze na co dzień. To jest też niesamowite, jak myślę sobie o Paryżu, aż się stęskniłam. Zapraszam. Pomijając pewne dzielnice, wiadomo, że są wyjątki, to gdzie nie wyjdziesz, nie wiem, z metra czy z dowolnego środka transportu, otwierasz oczy i wiesz, że jesteś w Paryżu. I to jest niesamowite, że tam jest bardzo ujednolicona, ale też bardzo taki ujednolicony poziom wszechobecnego piękna. Tak, czy to prawda. W jakiś sposób
powszednieje, czy codziennie zachwyca? Nie. Ja myślałam, że jak się tutaj przeprowadzę i właśnie jakby jak przeprowadzałam się, to miałam takie poczucie, Matko Boska, ten Paryż jest taki wspaniały i oczywiście miałam bardzo duży zachwyt i myślałam, że to jest coś, co mi spowszednieje i co przestanę zauważać. Ale tak jak właśnie mówiłam, jestem tutaj 2,5 roku i mam wrażenie, że mi ten zachwyt jeszcze narasta i że ja naprawdę doceniam to na co dzień. To nawet na poziomie po prostu samej estetyki miasta. Już nawet niekoniecznie korzystania z tej całej infrastruktury, nie wiem, kawiarni, barów, nie wiem, czy teatrów i tak dalej, tylko zdarza mi się, kiedy mam gorszy dzień albo gorszy nastrój, po prostu pójść na spacer przez centrum i sobie popatrzeć, jak tutaj jest pięknie, albo posiedzieć nad rzeką i to za każdym razem działa. Po prostu. Nie wiem, może to wynika z tego, że jestem bardzo wyczulona na estetykę i faktycznie moje otoczenie bardzo mocno mnie potrafi stymulować, pozytywnie i negatywnie, ale to jest niekończący się zachwyt. Nie wiem, czy to kiedyś przeminie. Na razie mam wrażenie, że to jest ciągle na takiej wznoszącej. I doceniania też tego, że jestem w takim miejscu. Też śmiechem, żartem tak sobie myślę, że wychowawszy się w Polsce, gdzie umówmy się z tą estetyką w naszym otoczeniu, bywa różnie. Są oczywiście piękne miejsca, też nie chodzi o to, żeby dyskredytować polskich widoków. Natomiast jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, że obie mamy tą wrażliwość na estetykę i piękno, to Paryż karmi oczy. To jest tak niesamowite uczucie, kiedy wszędzie jest tak inspirująco i tak pięknie, że ten właśnie poziom estetyki na bardzo, bardzo wysoki jest takim standardem, który po prostu umila życie, jeżeli jest dla ciebie ten czynnik ważny. Więc myślę, że dla powiedzmy osób takich jak my, myślę, że to jest ogromne spełnienie. Ale powiedziałaś też na początku, że myślałaś, że znasz Paryż. Potem okazało się, że nie do końca i zastanawiam się, czy masz na myśli tylko takie kwestie na przykład topograficzne, czy też jeśli chodzi o realia życia, miałaś takie zderzenie z rzeczywistością i takie poczucie, że okej, może tutaj nie jest aż tak bajkowo, jak myślałam. Wiesz co, to pewnie się zaczęło pojawiać na różnych poziomach i oczywiście ja myślę, że to nie jest tak, że życie nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie życie jest tylko bajką. Po prostu życie jest, myślę, zawsze słodko-gorzkie i to miasto, tak jak każde inne, potrafi dostarczać bodźców z jednej i drugiej kategorii. Ale wiesz co, w momencie przede wszystkim, kiedy przeprowadzasz się gdzieś i chcesz się zakorzenić, no to zderzasz się z takimi rzeczami, które są albo trudne, albo upierdliwe, z rzeczami, nie wiem, takimi czysto organizacyjnymi, rejestrowaniem się w jakichś urzędach, papierologią, zdajesz sobie nagle sprawę z tego, że na przykład właśnie jesteś imigrantem, że to nie jesteś turystą, tylko jesteś imigrantem i też jesteś długofalowo może traktowany w trochę inny sposób, inne rzeczy ci przysługują, trochę inaczej jesteś w tym społeczeństwie umiejscowiany i też trochę samodzielnie zaczynasz jakoś inaczej się orientować, gdzie w tym społeczeństwie jest twoje miejsce. To myślę, że są też takie rzeczy, które są niewidoczne, kiedy nie myślisz o tym, żeby być w jakimś nowym miejscu dłużej niż przez chwilę, niż przez wakacje. Ale miałaś takie momenty, kiedy uderzało cię to, że nie jesteś stamtąd? Czułaś, że jest ci przez to trudniej i czułaś się obco? Wiesz co, ja też chyba nigdy nie miałam takiego założenia, że ja muszę czuć, że jestem stąd. Ja jestem tu. I to jest dla mnie bardzo duża różnica. I to, co mnie uderzało, to pewnie po prostu jakieś takie rzeczy, przede wszystkim na początku, kiedy się przeprowadziłam, które wynikały z tego, że ja musiałam sobie to życie na wielu płaszczyznach ułożyć na nowo i startowałam z poziomu zerowego. I właśnie na przykład, nie wiem, odczuwałam to, że na przykład urzędy działają w inny sposób niż ten, który znam. Odczuwałam to, że mimo tego, że moje życie na poziomie relacji jest bardzo kompletne, no bo mam wspaniałą rodzinę i wspaniałych przyjaciół, no to jednak moja rodzina to jest Szczecin, Warszawa, moi przyjaciele to jest Warszawa, Mediolan, Kostaryka, a jestem też tutaj i chcę mieć po prostu ludzi jakichś wokół siebie, z którymi mogę spędzać czas, z którymi będę mogła budować głębsze relacje i tego nie ma. I to jest też taki brak. I później też takie, wiesz, braki, które wynikają z tego,
że mamy jakieś nawyki związane z miejscami, w którym jesteśmy, czyli musiałam sobie poszukać nowej ulubionej kawiarni, trasy spacerowej, zacząć odnajdywać się jakoś w rzeczywistości zawodowej, więc naprawdę tych takich przegródek, które musisz sobie zacząć powoli uzupełniać tak totalnie od zera, jest bardzo dużo, kiedy decydujesz się na życie w nowym miejscu. To może przyjrzyjmy się tej kwestii relacji, bo kolejny taki może stereotyp czy założenie, które przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Francuzach w Paryżu przynajmniej, to, że środowiska lokalne są bardzo hermetyczne, że trudno jest się gdzieś tam wbić i poczuć się częścią jakiejś społeczności. Czy też tego doświadczyłaś? Albo z drugiej strony, jak to wygląda w kwestii środowiska na przykład ekspackiego, czy tych ludzi z różnych stron świata, którzy są chętni na to, żeby zawierać nowe znajomości, jest sporo? Jak ty się odnalazłaś w tej siatce właśnie społecznej? To ja może zacznę od tej siatki ekspackiej. Moje doświadczenia są takie, że przez to, że to są ludzie, którzy przechodzili przez tą samą drogę, którą musiałam przejść ja, być może podchodzili z większym zrozumieniem, z dużą otwartością i też z taką chęcią pomocy. I to była taka pomoc nie tylko związana z tym, że może ciebie jakoś włączymy do naszego grona znajomych, żebyś się nie czuła samotna, albo poznajemy ciebie z jakimiś ludźmi, co jest oczywiście super fajne, ale też takiej pomocy właśnie w tych kwestiach czysto organizacyjnych. Hej, jak nie wiesz, jak coś załatwić, jak wypełnić jakiś formularz, to daj znać, ja ci pomogę. I to jest super pomocne, bo czasami po prostu tego jest tak dużo, że w momencie, kiedy ktoś ci podpowie, jak to zrobić najprościej, po prostu oszczędzasz dużo ilość czasu i nerwów. I zapomniałam, jaka była druga część pytania. Jak jest z kolei w przypadku Francuzów? Czy Francuzi wpuszczają do siebie? I tak i nie. Wiesz co, ja też mam takie poczucie, ja w ogóle bardzo nie lubię generalizowania, mówiąc o ludziach. I ja jak tutaj się przeprowadzałam, to ja nie przyjechałam, myślę, w ogóle w swojej głowie z jakimś takim gotowym obrazem tego, z czym pewnie będę musiała się skonfrontować, bo Francuzi są tacy, a nie inni. No bo już nawet, wiesz, nawiązując tutaj jakieś bliskie znajomości, patrząc po takich najbliższych mi ludziach, okej, to jest tak, że oni faktycznie lubią sery i wino, ale każdy jest inny, więc bardzo trudno jest mi mówić o takiej, analizując każdą jakąś cechę charakteru takiej francuskości, bardzo usystematyzowanej, ale na przykład to, co ja lubię w Francuzach, to jest to, że oni nie są fasadowi. Ja nie do końca lubię taki amerykański styl nawiązywania znajomości, kiedy ktoś popada od razu w jakiś zachwyt tobą i wylewa na ciebie wszystkie swoje emocje i udaje najlepszego przyjaciela, później na przykład nie odbiera telefonu albo nie pamięta twojego imienia. Francuzi są z moich doświadczeń raczej neutralni. Jeśli ciebie polubią, to okażą, jeśli nie, to raczej się tobą po prostu nie zainteresują i dadzą to odczuć, ale też nie w taki sposób, który jest bardzo szorstki, tylko po prostu się tobą nie zainteresują. Ja też myślę, że mam takie szczęście przez to, że ja i prywatnie, i zawodowo funkcjonuję w obszarze sztuki i kultury, to, co jest bardzo fajne, czego tutaj doświadczam, czego myślę, że nie doświadczyłam nigdzie indziej za granicą, mimo że też obracałam się tam w takim, jak pracowałam jako modelka, to ja bardzo dużo czasu spędziłam mieszkając za granicą w różnych miejscach w Europie i właśnie nawet w tych takich środowiskach bardziej związanych ze sztuką i kulturą nie doświadczyłam tak dużej znajomości polskiej kultury i sztuki. I raczej miałam wrażenie, że często musiałam się zderzać z takim ocenianiem mnie przez pryzmat tych polskich stereotypów, które, no jak pewnie wiesz, nie do końca są super miłe i nawet jeśli one są wypowiadane albo gdzieś tam pojawiają się pół żartem, to nie do końca są przyjemne, a jednak tutaj to, co bardzo doceniam we Francuzach, to myślę, że powoduje ich otwartość na przykład na Polaków albo przynajmniej spowodowało ich otwartość na mnie, to jest świadomość polskiej kultury. Tego, że tutaj mieszkało dość dużo ludzi, którzy
tworzyli kulturę, którzy byli mocno zakorzenieni w środowisku i za każdym razem, kiedy mówię, że jestem z Polski, to są takie reakcje, że ach, no super, że nie wiem, że tu Szapocznikow tworzyła, że Boznańska tu mieszkała, że polska szkoła filmowa, że polska szkoła plakatu i to też jest super, że to stwarza takie pole do tego, żeby nawiązywać relacje. A to jest w ogóle zachwycające, bo jak powiedziałaś tak, mi o tym to jest miłe, wiesz, to jest po prostu miłe, tak. Że już po raz kolejny nie trzeba udawać, że te żarty, nie wiem, z wódki albo z polskiego hydraulika są śmieszne, tylko że ktoś ci na przykład potrafi powiedzieć, wow, super, nie wiem, jakiś tam film Żuławskiego, ekstra po prostu, albo o, Gombrowicz, to są miłe rzeczy po prostu. I ja też oczywiście nie wymagam od wszystkich ludzi na świecie znajomości wszystkich kultur na świecie, ale jeżeli ktoś potrafi po prostu podejść do ciebie w taki sposób nieoceniający negatywnie, to już jest dla mnie bardzo dużo. Albo właśnie jeżeli ktoś sobie pomyśli, że okej, jesteś z Polski albo z jakiegokolwiek innego kraju, tak aha, ja wszystko o tobie wiem, no to jest super. I tego raczej nie doświadczam od Francuzów, jakiegoś takiego bardzo mocnego, negatywnego ustosunkowywania się do stereotypów. To jest zaskakujące, ale to jest też takie odświeżające, bo wydaje mi się, że w wielu miejscach na świecie to jest też ogromny temat, ale tak jak z każdą narodowością, taki do Polaków dopisuje się bardzo dużo określeń i stereotypów, się z tym choćby spotkałam, wiesz, mieszkając w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony na przykład mieszkając w Madrycie miałam poczucie, że oczywiście też generalizując, że nie ma w ogóle żadnej opinii, żadnych określeń przypisanych Polakom. Była to dla nich jakby nieodkryta w ogóle cząstka świata, co też było ciekawe, bo miałam takie poczucie czystej karty. Czysta karta. Mhm. Niemniej sytuacja, w której to, że jesteś z Polski dodaje, wiadomo, to jest takie specyficzne stwierdzenie, ale jest czymś, gdzie ktoś odczuwa jakiś zachwyt, docenienie, ciekawość, myśli sobie, ale fajnie, porozmawiajmy o tym, to jest, myślę, bardzo miłe i my może choćby przez to, że nie każdy ma styczność ze światem sztuki, nie mamy możliwości tego doświadczyć, a mi jest na przykład miło to słuchać, bo jednak, tak jak powiedziałaś, no jedziesz do Paryża, jesteś tu, nie jesteś stamtąd, no jesteś Polką, więc miło jest słyszeć, że wokół tego jest tyle pozytywnych konotacji. Tak, tak, to jest bardzo fajne. To jest, no i przy okazji to też stwarza od razu jakieś takie pole do rozmowy, nie? Że to jak kogoś poznajesz i mówisz, że jestem z Polski, a ktoś mówi, okej. I co teraz? A zamiast tego pojawia się jakieś nazwisko, jakaś książka, jakiś film, to od razu jest automatycznie pole do tego, żeby nawiązać rozmowę, potencjalnie nawiązać jakąś znajomość, też nie ukrywam, że jest bardzo trudne, bo ja myślę, że taka rzecz w ogóle, którą ja dostałam tutaj bardzo mocno na twarz, kiedy się przeprowadziłam, miałam taką refleksję, że często mówi się, że jak się przeprowadzasz w jakieś nowe miejsce, to możesz siebie wymyślić od zera całkowicie, stworzyć jakąś taką nową wersję siebie, a dla mnie to chyba zadziałało zupełnie odwrotnie, bo ja miałam poczucie, że to jest takie maksymalne zbliżenie się do siebie, bo przez to, że twoje życie na wielu płaszczyznach się zupełnie zeruje i tak jak mówiłam, musisz sobie zacząć uzupełniać te szufladki, to zaczynasz odczuwać te rzeczy, których tobie najbardziej brakuje albo których najbardziej potrzebujesz do codziennego funkcjonowania, które ciebie konstytuują i oczywiście możesz je sobie gdzieś tam dobierać w różnych konfiguracjach i pewnie to jest stworzenie jakiejś takiej nowej wersji siebie, ale dla mnie to było właśnie dotarcie do jakiegoś takiego sedna swoich potrzeb. No i z jednej strony to była właśnie ta sztuka i kultura, które były przyczynkiem do mojej tranzycji zawodowej, która się tu zadziewa cały czas, a druga to właśnie były te relacje z ludźmi i zdałam sobie sprawę z tego i to jest chyba też to porównanie właśnie na przykład do tej mojej pracy w Paryżu sprzed lat jako modelka bycia tutaj, że w momencie, kiedy my jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie dostajemy z defaultu ludzi, nie wiem, na uczelni, w jakiejś pracy, która jest bardzo usystematyzowana, jestem freelancerką, więc nie dostałam tutaj w pakiecie biura z grupą ludzi, to budowanie relacji wcale nie jest proste, dlatego że my wszyscy jesteśmy zajęci. I tak. Ja też sobie, na przykład jak myślę o swoim życiu w Warszawie, to przez to, że ja naprawdę, no ja mam wspaniałych przyjaciół, którzy są dla mnie bardzo, bardzo ważni, bardzo często za nimi tęsknię,
ale jak byłam w Warszawie i miałam wolny czas, to mimo tego, że ja często poznawałam różnych ciekawych ludzi, to po prostu jak miałam wolną chwilę, to ja wolałam się spotkać z przyjaciółmi, bo oni są ważną częścią mojego życia. I też jak przyjechałam tutaj, to miałam takie poczucie, że nawet pewnie jak spotykam ciekawych ludzi i oni mnie uznają za osobę ciekawą, to ja absolutnie nie jestem ich towarzyskim priorytetem, bo oni mają swoich partnerów, partnerki, rodziny, innych przyjaciół. I też miałam takie poczucie, że skoro te relacje są dla mnie ważne i chcę mieć tu ludzi i to nie jakiegoś takiego zastępstwa za moich przyjaciół, tylko po prostu jakby dołożenia do tego pakietu ludzi, których mam w życiu, ludzi, którzy są tutaj też na miejscu, z którymi mogę mieć fizyczny taki kontakt, po prostu spotkać się na kawę i jakoś próbować te relacje pogłębiać, to to jest trudne po prostu. I że to jakby po mojej stronie jest... no nie wiem, ciężar, nie ciężar, to jest moja rola, żeby aktywnie wychodzić z inicjatywą poznawania też ludzi i dbania o to, żeby te relacje się naradzały, bo myślę, że bardzo niebezpieczne jest w momencie, kiedy przeprowadzasz się w jakieś nowe miejsce, jest właśnie to, że ty dostaniesz wszystko w pakiecie. Nie, że myślę, że jednak to jest ważne, żeby pamiętać, że po prostu dużo rzeczy trzeba sobie po prostu samemu bardzo aktywnie układać. No jakby wiesz, nie bez powodu mówi się, że jednak dobre relacje w naszym życiu, chociaż nie tylko te dobre, głębokie, ale też właśnie te małe z panią z piekarni, czy z panem ze sklepu z serami, stanowią fundament naszego życia i są de facto najważniejszym filarem naszego życia. Powiem ci jedną taką ciekawą historię, która jest dla mnie jakimś takim miłym potwierdzeniem mojego zakorzeniania się tutaj i bycia widoczną, już nie taką anonimową, wiesz, już nie czuję się tak strasznie obca, mam taką kawiarnię pod domem, do której bardzo często chodzę, którą bardzo lubię i ostatnio właśnie tam przyszłam i barista powiedział mi, o Boże, nie było ci 3 tygodnie, już się zastanawialiśmy, czy się wyprowadziłaś i to był dla mnie taki naprawdę taki moment, że się poczułam, że to już jest jakieś takie, wiesz, że się tutaj wrastam trochę w to miejsce właśnie, że jestem tu i że jestem widoczna i to jest super, że wiesz, że bo też tak jak mówisz o tych relacjach takich pogłębionych, to dla mnie takim symptomem tego, że relacje zaczynają się pogłębiać, to nie jest to, że ciebie ludzie widzą jak jesteś i jak tam gdzieś z kimś miniesz na ulicy albo jest jakaś impreza, to ciebie zaproszą, powiedzą cześć, tylko dla mnie właśnie tym wyznacznikiem jest ten moment, kiedy ciebie nie ma, a ludzie ciebie widzą. W takim sensie, że wiesz, że widzą, że ciebie nie ma. No tak. I to było super miłe, jak sobie. Piękne. Tęsknij się za mną w mojej kawiarni. Bardzo wiesz, to jest jakiś taki banał, ale naprawdę zrobiło mi to dzień. Nie, ja to rozumiem też. Wyobrażam sobie, że byłabym w tej sytuacji i by mnie to rozczuliło maksymalnie, bo to jest też taka wdzięczność za to, że to miejsce cię gdzieś tam przyjęło, można powiedzieć, w taki symboliczny sposób, ale też to, co jest takim gdzieś wspólnym mianownikiem tych rozmów, to jest to, że rzeczywiście warto zdać sobie sprawę, powiedziałaś to bardzo pięknie, że osoby, które od lat budują sobie życie w danym miejscu, po prostu mogą na nas nie mieć czasu i to nie jest personalne. Myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać. I że mamy większą łatwość i często tak jest, że te bliższe relacje na obczyźnie właśnie budujemy z osobami, które są lub były w podobnej sytuacji i też poszukują podobnych rzeczy, są w stanie zrozumieć nasze problemy. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Pamiętam przy różnych sytuacjach, kiedy się przeprowadzałam, to miałam taką, byłam też bardzo, bardzo młoda i miałam taką misję, że się zaraz wtopię w lokalne środowisko i po prostu będę jedną z nich, kimkolwiek oni by mieli nie być. Swoją drogą były to bardzo takie nierzeczywiste oczekiwania wobec tej lokalnej społeczności, że oni po prostu czekają z wolnym grafikiem na tak, to, żeby ja dołączyła. Tak, że ty jesteś ja tym brakującym ogniwem do tego, żeby ich życie było w końcu kompletne i tak chodzisz tak. I jestem. Tak. No to się I, tak i no nie jestem może aż taka ważna, ale też poruszasz bardzo ważną kwestię, nad którą ja się wielokrotnie zastanawiałam, czyli porównywałam siebie czy osobę w podobnej sytuacji do ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, przeprowadzają się na przykład na jakiś kontrakt i dostają ten pakiet, o którym powiedziałaś, tak? Dostają wypełniony grafik, dostają ludzi, z którymi pracują i ludzi, z którymi potencjalnie mogą też budować sobie relacje, bo spędzają z nimi finalnie praktycznie cały swój czas. I myślałam sobie, no tym osobom pewnie jest łatwiej. Teraz bym pewnie nie użyła tego stwierdzenia, po prostu powiedziałabym, że jest im inaczej. Ale
to, co ty mówisz, mocno wybrzmiewa ta proaktywność. Czyli, że okej, jakby może nie jest to, nie wiem, łatwiejsze, nie jest to na pewno gorsze ani lepsze, ale jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem i no, to miasto za mnie nie wypełni mi mojego czasu i ludzie nie zaczną pytać, hej, nie widziałam cię nigdy wcześniej, może się zaprzyjaźnimy. Kim jesteś? Tak. Wiesz co, ja tutaj, jak przyjeżdżałam tutaj, to ja właśnie miałam taką świadomość, ja miałam solidną bazę w postaci tego, że ja tutaj się przeprowadziłam do mojego ówczesnego chłopaka, więc przeprowadziłam się tutaj, zaczęliśmy od razu tworzyć wspólnie dom, ale ja też miałam takie poczucie, że ja bardzo chciałam od początku, będąc tutaj z takim założeniem, że ja chcę tutaj zostać przez pewnie jakąś znaczącą część, niezdefiniowaną tam w latach czy w miesiącach, ale że chcę tutaj spędzić znaczącą część mojego życia, to ja bardzo chciałam to życie zacząć właśnie sobie proaktywnie budować i nie zawiesić się też tylko i wyłącznie na tym, że tutaj jest mój były chłopak i że to on powinien mi teraz tą rzeczywistość zorganizować. Po prostu nie chciałam się zawiesić tylko na tej relacji, bo też mam takie poczucie, że to jest przerzucanie zbyt dużej odpowiedzialności na kogoś. I też miałam potrzebę jakiegoś takiego wydeptywania sobie tutaj trochę swoich ścieżek, budowania własnych relacji. I właśnie ja wtedy wymyśliłam sobie mój taki projekt instagramowy, który jest dedykowany propagowaniu sztuki, bo tak sobie wymyśliłam, że jak będę chodzić po mieście i odkrywać te nowe miejsca i nagrywać o tym wideo i to wrzucać na Instagram, to będę zmotywowana do tego, żeby się przez to, że ja myślałam, że to znajdę przyjaciół. Nawet nie, wiesz co, bo moja pierwsza myśl w ogóle była taka przez to, że moja praca w dużej mierze, ja też pracuję jako copywriterka i to jest praca, która jest samotnicza. Bardzo często spędzam bardzo dużo czasu, po prostu pracuję z domu przed komputerem i ja bardzo chciałam mieć takie bodźce, które by mnie, nawet w momentach, kiedy by mi się bardzo nie chciało, żeby mnie motywowały do wyjścia z domu, a przez to, że ja mam trochę czasami takiego pierdolca z obowiązkowością, to wiedziałam, że jak po prostu nagram jakieś wideo, powiem, że będę to robiła, wrzucę to na Instagram, to już będę czuła wewnętrzny imperatyw, że teraz powinnam kontynuować. I przede wszystkim to był taki bodziec chyba najpierw do tego, żeby to miasto poznawać na własną rękę, żeby trochę szukać miejsc, które mnie interesują, a nie tylko właśnie czekać na polecenia albo chodzić do miejsc, które albo mój były chłopak, albo znajomi mówią, że tam warto pójść, więc to gdzieś tam tutaj chciałam włączyć w sobie taką, nie wiem, nutkę eksploratorki, ale też miałam takie poczucie, że być może to sprawi, że ja albo będzie jakimś takim imperatywem, że ja też będę musiała wychodzić do ludzi, nie wiem, odzywać się do nich, bo ja na początku nagrywałam miejsca takie związane ze sztuką, albo jakieś wystawy, albo nie wiem, jakieś obiekty architektoniczne, ale też później zaczęłam odzywać się do ludzi ze świata sztuki, którzy mnie interesowali, bo nie wiem, tam ludzi, którzy pracują w muzeach, w instytucjach, artystach i tutaj też jakby sama na sobie zaczęłam wymuszać to, żeby aktywnie nawiązywać nowe znajomości, nawet nie w poszukiwaniu przyjaźni, tylko po prostu, żeby mieć kontakt z ludźmi, którzy są tutaj, a nie cały czas tylko wisieć na telefonie gdzieś tam z bliskimi, którzy są gdzieś tam daleko. Ja zażartowałam sobie z tymi przyjaciółmi, bo też znam twoją historię, ale myślę sobie, że to finalnie jest super sposób, żeby popoznawać ludzi i jest wspaniały. Czasami może się okazać, że przypadkiem jakaś relacja stanie się bliższa albo po prostu, wiesz, tak sobie budujemy to. Ale w moim przypadku tak to się stało, bo to z jednej strony gdzieś tam to doprowadziło mnie do właśnie dość dużej tranzycji zawodowej. Ja teraz współpracuję tutaj z instytucjami, z galeriami, z artystami, więc to jest wspaniała rzecz, która mi się pomogła osadzić w tym, nie tylko w tym mieście, tylko też pomogła mi się bardzo mocno osadzić w życiu, ale też z takiej jednej historii narodziła się przyjaźń tutaj, która jest dla mnie bardzo ważna, jest to przyjaźń polsko-francuska, więc naprawdę, wiesz co, nigdy nie wiadomo, co życie nam przyniesie, ale mam takie poczucie, że im bardziej jest się proaktywnym, tym jest większe prawdopodobieństwo, że przyniesie jakieś dobre rzeczy po prostu. No i wiem, że to wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu, nie wydarzyłoby się, gdybym po prostu zamknęła się w tym moim mieszkanku tutaj na Montmartre i tak czekała, aż to po prostu wszystko samo gdzieś tam do mnie przyjdzie, że ci Francuzi mnie przywitają chlebem i tam winem i serem i będą chcieli, że to od nich, nie? Przyjdzie, tylko że to gdzieś tam moja inicjatywa musiała być.
Zastanawiam się w kontekście Twojego projektu, na ile tam było, na ile tam była Marzena, na ile tam był Paryż, a na ile to było po prostu idealne połączenie tego, co Ty chciałaś robić z tym, co ma do zaoferowania miasto. Wiesz co, nie wiem, ja też być może to, że to było dla mnie takie po prostu narzędzie właśnie do osadzania się w świecie rzeczywistym, a nie w świecie internetowym, to i że ja to robiłam przede wszystkim dla siebie, a nie po to, żeby coś tam się zadziało na moim Instagramie, a w ogóle wiesz, na początku nie myślałam o tym, że to się może przerodzić w jakąkolwiek na przykład sytuację zawodową. Ja to robiłam z bardzo takiej swojej wewnętrznej, intymnej potrzeby po prostu nie czucia się tutaj jak człowiek, który jest kompletnie wyobcowany, to być może przez to ja robiłam to z większą intensywnością, ale też właśnie z mniejszą presją, że to musi mi coś przynieść, bo ja bardzo często, wiesz, te swoje wideo wrzucałam po prostu na Instagram i nie śledziłam, co tam się dzieje. Oczywiście to było bardzo miłe, kiedy dostawałam jakiś fajny feedback od ludzi, którzy pisali, że to coś im tam dało, czegoś się nauczyli. To było też super miłe i przyznam, że bardzo zaskakujące, kiedy zaczęli się właśnie do mnie odzywać ludzie tutaj z tego świata kultury, właśnie jakieś tam galerie, wiesz, a może zrobimy coś razem i to było na pewno bardzo fajne, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim to, co zadziałało, to moja jakaś taka niewymyślona potrzeba po prostu. Wiesz, taka, że to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam jakiś tam patent, który pewnie zadziała, tylko po prostu to było takie moje chyba najbardziej ludzkie potrzeby związane z codziennym życiem, które ja sobie zaspokajałam tym projektem. Słuchaj, ja wierzę w to, że w ten sposób powstają najgenialniejsze pomysły, które finalnie mogą stać się częścią naszego życia, nie tylko prywatnego, ale i zawodowego. I wiesz, ja też myślę, że to są takie pomysły, które chyba mają większe szanse realizacji, dlatego, bo ja na przykład pamiętam, że przez to, że to mi dawało tak bardzo dużo na poziomie emocjonalnym, tak bardzo dużo radości z tego, że poznaję to miasto, że poznaję tych ludzi, to ja nie miałam problemu z tym, żeby siedzieć po godzinach, po nocach i sklejać te swoje wideo po pracy. I myślę, że wiesz, gdyby ta motywacja wychodziła z jakiegoś takiego czystego wyrachowania, to ja nie wiem, czy ja bym miała w sobie aż tak dużo takiego zatracania się w tym, wiesz, z przyjemnością. I myślę, że to było takie coś bardzo, bardzo napędzającego. A co takiego się wydarzyło, albo co to może mówi o Paryżu, czy o środowisku artystycznym, nazwijmy to w ten ogólnikowy sposób w Paryżu, że ten świat przyjął ciebie. Okej, mamy ten kontekst taki historyczno-kulturowy, że Polska w głowach tych ludzi, też ich tutaj generalizując, może ma inne znaczenie niż w innych miejscach na świecie i w innych branżach. Jesteś też ty z twoją unikalną osobowością i wiadomo, że też jest o człowieku, ale jestem ciekawa, czy uważasz to za taką sytuację dosyć bezprecedensową, że stałaś się jakąś osobą, która współpracuje z instytucjami, które są jednak w kraju, który jest bardzo francuski, który jest bardzo o francuskich rzeczach dla Francuzów i dla mnie jest to po prostu z boku fascynujące, jak przebiłaś trochę taki sufit lokalny. Wiesz, to dla mnie to też jest, ja się czasami nad tym zastanawiam, chociażby w kontekście tego, co jeszcze mogłabym robić, żeby rozwijać się tutaj dalej zawodowo i przyznaję, że Paryż jest w tej sferze mimo wszystko bardzo konserwatywny również i wiesz, ja nie studiowałam na francuskiej uczelni, mimo że mam magistra, to jestem magistrem politologii, nie historykiem sztuki, więc ja jestem, wiesz, właśnie jeszcze do tego jestem imigrantką, więc ja jestem tak bardzo spoza tego środowiska, jak tylko można być i miałam takie poczucie, że w momencie, kiedy na początku, teraz już myślę, że jestem na takim etapie, że legitymizują mnie moje osiągnięcia, bo współpracuję z super ludźmi, z super instytucjami, z super magazynami, też z super prasą, więc już jakby mam portfolio, które mnie legitymizuje, ale na początku miałam takie poczucie, że ci ludzie trochę nie wiedzieli, co ze mną zrobić, bo jeszcze problem był w tym, że to jest świat niezwykle poważny, a ja wyjeżdżałam do nich z Instagramem, więc byłam traktowana trochę, wiesz, jak taka, co myślę, że w tym świecie jest bardzo pejoratywnie rozumiane, influencerka, która chce przyjść i zrobić sobie zdjęcie na tyle obrazu i że to troszeczkę umniejsza wartości ich pracy. Mhm. A myślę, że chyba, wiesz, to co wygrało, to jest to, że
jakby ja nie, nawet gdybym chciała, a nie chcę, nie potrafiłabym ukryć tego, jak bardzo mnie to interesuje, jak bardzo wielką wartością jest dla mnie sztuka. Ja myślę, że ja chyba po prostu wygrywałam tym, że jak się z tymi ludźmi spotykałam i chciałam ich poprosić na przykład o wywiad, to po prostu to było tak, że dobra, ta, widać, że ta dziewczyna jest tak skręcona, to już z nią porozmawiamy po prostu, nie? Że ja myślę, że to chyba to musiało zadziałać. Nie wiem, przynajmniej nic innego nie przychodzi mi do głowy, bo właśnie jest to świat, który jest bardzo hermetyczny. Kilka razy słyszałam, ale to już od takich ludzi, którzy zajmują się stricte komunikacją, że trafiłam się chyba w jakąś taką właśnie potrzebę tego, że ja wykorzystuję social media, czyli coś, co jest super mainstreamowe i też bardzo często uważane za dość miałkie źródło informacji i tworzę informacje, które są bardzo merytoryczne i pozwalające tym wszystkim artystom albo galeriom, albo instytucjom wyrazić się w taki sposób, który jest dla nich reprezentatywny i że to jest jakby taki miks lekkości, merytoryczności. No nie wiem, może to wiesz, to może to jest miks tego. Ale też przyszło do mnie, że może Francuzi są trochę za dumni, żeby wejść na taką platformę jak Instagram i ty im pokazałaś, że zobacz, możecie użyć tego medium, które może nie pasuje do waszego środowiska, a wygląda to naprawdę super i jakby przekaz i efekt jest dobry, że ty się ośmieliłaś zrobić coś, co może w tym środowisku byłoby, wiesz, na początku potraktowane z przymrużeniem oka, ale finalnie to zadziałało. Tak, ja myślę właśnie, że to chyba największa obawa była o brak merytoryki w tym, co możemy wspólnie zrobić, że to będzie jakiś taki ładny obrazek, który będzie spłycony, gdzie nie będzie przestrzeni albo w ogóle potrzeby z mojej strony, żeby gdzieś tam uchwytać esencję pracy tych wszystkich ludzi, którzy zgodzili się ze mną rozmawiać, a no akurat na szczęście dla mnie uchwycanie tej esencji jest kluczowe, bo to są i ludzie, i miejsca, i projekty, które ja po prostu, wiesz, podziwiam i chciałabym się właśnie tą esencją dzielić. Więc może to zadziałało. A też twoje treści na Instagramie są, mam nadzieję, że mówię prawdę, po angielsku, więc tak. Czy to oznacza, że świat sztuki w Paryżu poczuł potrzebę, żeby wyjść poza swoją właśnie bańkę francuskości i lokalności, żeby wzbudzić zainteresowanie ludzi z całego świata, potencjalnie, nie wiem, tych, którzy przyjeżdżają do, chciałam powiedzieć do Warszawy, do Paryża i chcą tam zajrzeć do tego świata, żeby mieli po prostu takie okno. Wiesz co, ja mam takie poczucie, że niezależnie od tego, jak bardzo ja mam romantyczne, ideologiczne myślenie o sztuce i co mi to daje na poziomie emocji, to jakby nie można zapominać, że to też jest po prostu biznes. To jest branża, w której ludzie zarabiają pieniądze, również bardzo duże na tym, co robią, i jeżeli dostają platformę, w której mogą się w ciekawy sposób zaprezentować bardzo szerokiemu gronu odbiorców, no a jak wrzucasz coś na social media i jest to w języku, który jest rozumiany praktycznie na całym świecie, no to cię automatycznie bardzo zwiększa zasięg, to chyba to po prostu działa. Taka jakby świadomość tego, ile teraz te social media znaczą po prostu w dotarciu do ludzi. I to też jest dla mnie super. Wiesz, jak gdzieś tam, jak ja zaczęłam robić ten swój projekt, to ja wybrałam właśnie Instagram bardzo świadomie, dlatego że mi zależy na tym, żeby w social mediach była przestrzeń na treści, które są po prostu wartościowe i merytoryczne, i żeby ludzie mogli czerpać z tego nie tylko na takim poziomie, że sobie pooglądają jakieś tam śmieszne zdjęcia i się pośmieją, to też jest super. Ja też lubię takie treści, które mnie bawią, ale że też na przykład jak mają właśnie, nie wiem, minutę, to mogą się dowiedzieć czegoś wartościowego, że gdzieś tam i dzięki temu może ta sztuka, która mam wrażenie cały czas ludzi bardzo może onieśmielać swoją ekskluzywnością, staje się taka bardziej dostępna. Mnie cieszy to, że widzę tą otwartość właśnie ze strony tej branży w Paryżu. Jakby to uważam, że też jest ciekawy omen, o ile można powiedzieć, że omen jest ciekawy. Niemniej poruszasz się po social mediach po angielsku, ale jestem ciekawa, czy w sferze zawodowej, w kontaktach z tymi ludźmi, to też jest twój język, czy jednak to, że znasz francuski, pomaga i to też może jakoś wpływa na to, że te relacje są takie, a nie inne.
Bardzo różnie, bardzo różnie. Ja cały czas czuję się dużo swobodniej rozmawiając w języku angielskim i to też jest taka śmieszna rzecz, której się nauczyłam tutaj o Francji, bo mam wrażenie, że jednym z takich stereotypów, które gdzieś tam krążą dotyczących Francuzów jest to, że oni nie lubią mówić po angielsku i mówią po francusku tylko. A moje doświadczenia na przykład, i to są, nie są doświadczenia z takimi bliższymi znajomymi, tylko powiedzmy z takiego życia na mieście, codziennego. Bardzo często zdarza mi się, kiedy na przykład jestem w sklepie i staram się mówić po francusku, żeby się do tego jak najbardziej przyzwyczaić, nie iść na tą łatwiznę w postaci mówienia po angielsku, to bardzo często ludzie pracujący w usługach, jak tylko usłyszą, że no, jestem imigrantką, to się przerzucają na angielski. Żeby, nie wiem, albo żeby nie kaleczyła ich języka, albo żeby mi ułatwić sytuację, więc to nie jest tak, że Francuzi nie chcą mówić po angielsku, a z drugiej strony teraz zdarzają się sytuacje, kiedy jeżeli się na ten angielski nie przerzucą, to bardzo uporczywie starają mi się pokazać, że nie rozumieją, co mówię, chociażby dlatego, że w całym bardzo rozbudowanym zdaniu pomyliłam jeden rodzajnik. Więc z tymi językami bywa różnie, ale nie wydaje mi się też, żeby to, że mówię po francusku, jakoś tutaj wpływało na większą otwartość tych ludzi ze świata sztuki, dlatego że jednak jest to branża, która jest bardzo międzynarodowa po prostu. I tutaj wszyscy mówią po angielsku ze względu na specyfikę pracy. Ale powiedziałabyś, że w takim życiu codziennym już bardziej do tych warzywniaków i innych, chociaż urzędy, to już mi zapala lampkę ostrzegawczą, nawiązując, da się funkcjonować nie znając francuskiego? Da, tak. W Paryżu da. Z moich doświadczeń wynika, że da, co jest niestety bardzo zgubne, bo to bardzo rozleniwia, jak czujesz się po prostu super swobodnie w języku angielskim. A ja jednak przyznaję, że ja największy problem mam ciągle z czuciem się bardzo komfortowo w rozmowie. Ja bardzo dużo czytam po francusku, słucham muzyki, różnego rodzaju programów, nie mam najmniejszego problemu z rozumieniem tego, ale właśnie przez to, że można rozmawiać po angielsku, a ja się czuję w tym języku bardzo swobodnie, to zdarza mi się jeszcze robić takie uniki, bo mam takie poczucie, że mogę się swobodnie wyrazić. Więc to takie plus i minus taki po prostu. No bardzo tak. Potrafię to rozleniwić niestety. Tak, ale bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że Francuzi przechodzą na angielski, możliwe, że nie chcą słuchać, jak kaleczysz ich język. Myślę, że to jest bardzo dużo w tym prawdy. Wiesz? Nawet tak, jeżeli mówimy to jako żart, to myślę, że ja niejednokrotnie, kiedy próbowałam naprawdę w bardzo prosty sposób się porozumieć właśnie w przysłowiowym warzywniaku, to w momencie, kiedy usłyszałam angielski, to myślałam sobie, nie udało mi się. Wiesz? Nie odbieram tego na zasadzie, o, jaki miły pan, tylko myślałam sobie, no nie zdałam egzaminu, jednak coś tam minimalnie źle wymówiłam i przypomniała mi się historia, jak byłam w jakimś sklepie i szukałam humusu i podeszłam do pana i zapytałam, gdzie jest humus. I on się na mnie jakoś tak mega dziwnie spojrzał. Oczywiście też tutaj wtrącę dygresyjnie to, czego się nauczyłam w ogóle w Paryżu, że bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć dzień dobry za każdym razem, kiedy o coś pytamy, że jednak w Polsce zdarza się na zasadzie, przepraszam bardzo, czy mogłabym coś tam i to jest okej. Nie, bonjour, musimy być tutaj, tak. To bez bonjour naprawdę uważam, że jesteśmy na maksa niekulturalni, więc tego też się nauczyłam. Powiedziałam panu dzień dobry i on spojrzał się na mnie strasznie dziwnie, jak zapytałam o ten humus, więc powtórzyłam słowo humus, potem powiedziałam na trzy różne sposoby to słowo, bo stwierdziłam, że ewidentnie coś źle wymawiam. On nadal miał bardzo, bardzo niepewną minę, po czym się po prostu odwrócił do mnie plecami i stwierdził, że mi nie pomoże. Więc finalnie, jak sobie to analizowałam, to doszłam do tego, że ja naprawdę musiałam źle to wymówić i nie wiem, na ile to była jakaś jego nieelastyczność w danym momencie, że poczuł się urażony, ale też spotkałam się z takim spostrzeżeniem, że serio, jeżeli minimalnie coś źle powiesz, to oni nie rozumieją. Tak. Że to brzmi jak zupełnie inne słowo. I dla mnie było to niepojęte. Nie mamy w polskim takiej sytuacji. Zazwyczaj nawet jak coś źle powiesz, to od razu ci się łączy, co to jest za słowo, a ponoć w francuskim zupełnie pustka. Tak, wiesz, to, tym bardziej, że ja myślę, że w ogóle w Polsce też te wyrazy czasami nabierają troszeczkę innej formy i może faktycznie trudno jest je zrozumieć. No nie wiem, jeżeli tylko
jeżeli chodzi o same rodzajniki, które tutaj są bardzo dużym problemem, no to wiesz, jeżeli mówisz en baguette czy une baguette, no to ciągle jest to baguette i wszyscy wiemy, że chodzi o bagietkę. W Polsce to by była ta bagietka albo ten bagietek, trochę już się zmienia, no ale też jakby no, nie ukrywajmy, to nie jest trudne do zrozumienia. I powiem Ci, że ja na początku przez to, że niestety też jakoś tam się wybijał ten mój perfekcjonizm, ja bardzo byłam nastawiona na to, że ja muszę mówić takim pięknym literackim francuskim, to bardzo mnie bolały te wszystkie próby, takie no, porażki bardziej, nieudane zakupy w piekarniach i tak dalej, ale myślę, że już chyba jestem też na takim etapie, że mnie to bardziej bawi niż boli, bo też mam takie poczucie, że jakby ja tego nie przewalczę. Wiesz co, no to właśnie to też nie jest tak, jak z tym budowaniem znajomości. To nie jest tak, że ja tutaj się pojawiłam jako brakujące ogniwo w tym rozwoju cywilizacyjnym francuskim i po prostu tak jest. Jeśli ja tutaj chcę być, to ja po prostu muszę to wziąć na klatę, że oni czasem będą demonstracyjnie okazywać, że mnie nie rozumieją. No, co może jakby w konsekwencji sprawi, że jeszcze bardziej się zmotywuję do tego, żeby się jeszcze lepiej uczyć tego języka. No albo a jak nie, no to zmienię piekarnię i pójdę tam, gdzie mnie rozumieją i też się świat nie skończy. Ale piękne stwierdzenie, nieudane zakupy. Tak. Ale też sobie tak myślę, że to jest taka nasza ludzka rzecz, że chcesz mówić świetnie i finalnie na przykład nie mówisz wcale. Tak, to jest mój case. To jest mój case. Pierwsze pół roku to ja byłam po prostu non-stop wszystko po angielsku. To było może właśnie bonjour i później od razu płynnie na angielski tam też do swojego bąbelka bezpieczeństwa. Wiesz, nie analizując zbytnio, ale to jest taki syndrom pilnej uczennicy i zawsze o tym myślałam właśnie, kiedy też chodziłam do różnych szkół językowych, w sensie, że moje, wiesz, gimnazjum i liceum to były szkoły językowe i miałam wiele takich refleksji, że finalnie te osoby, które podczas wyjazdu czy wymiany radzą sobie najlepiej, to niekoniecznie są osoby z najlepszymi ocenami, które świetnie zdają testy, tylko te osoby, które z łatwością po prostu mówią, pomimo tego, że robią błędy i myślę, że taka przeprowadzka jest ogromną weryfikacją, że wiesz, na koniec dnia chcesz się dogadać, więc komu chcesz w tym momencie jakby pomóc, a raczej zaszkodzić, kiedy nie mówisz wcale? Jakby no nie zrobisz wtedy progresu. Wiesz, ale ja to też jakby patrzę ze swojej perspektywy, jak tutaj rozmawiam z Francuzami, którzy na przykład chcą ze mną rozmawiać po angielsku po to, żeby trochę gdzieś tam sobie poćwiczyć po prostu, bo mają mało okazji, to ja naprawdę nie zwracam uwagi na to, że tam jest po prostu każda, wiesz, jakaś tam zależność gramatyczna, perfekcyjnie wypowiedzi, no nic nie ma znaczenia. Po prostu, jeżeli jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać i się rozumiemy, no to jest chyba po prostu najważniejsze. Tak. I to już jest sukces. To jest sukces, tak, tak. No ale to też jest jakaś tam praca właśnie do tego, żeby się odblokowywać w tych po prostu nowych relacjach, bo też mi wydaje się, że to chyba może wynika z tego, że właśnie w momencie, kiedy się przeprowadzasz do nowego miejsca, i układasz sobie to życie znowu, no jakoś tam w mniejszym czy większym stopniu od zera, no to po prostu wiesz, musisz się jakoś sprzedawać, chcesz się zaprezentować, nie, więc chcesz pokazać, że dobrze mówisz, że nie wiem, jesteś zorientowany, że znasz kulturę, że coś, więc tam jak ktoś ci wytyka te twoje braki, to może też bardziej boleć po prostu, nie, bo się tak czujesz, że po prostu... Nie, no to jest trudne, wiesz, jak się słucham, to przychodzą mi do głowy jakieś różne sceny z mojego życia, kiedy na przykład przeprowadziłam się do Szkocji, gdzie umówmy się, akcent jest dosyć specyficzny, nie byłam absolutnie świadoma tego, z czym się mierzę. Już opowiadałam w podcaście te anegdoty pewnie 1000 razy, ale właśnie choćby to, kiedy pan na lotnisku mnie zagadał, a ja zapytałam mojego ówczesnego chłopaka, skąd jest ten pan? Pan był po prostu Szkotem, tylko że ja nie wiedziałam, na co się pisze i pracując w restauracji przez pierwsze 2 miesiące jestem przekonana, że wszyscy współpracownicy byli, nie wiem, mieli mnie za ćwierć inteligentną, dlatego że ja jedyne, co byłam w stanie odpowiedzieć, bo nic nie rozumiałam, to było yeah. I licząc na to, że to było pytanie, na które mogę odpowiedzieć twierdząco, a wiesz, jakby też angielski był dla mnie zawsze... Generalnie moim... fake it till you make it po prostu, tak? Tak, 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 ale wiesz, język angielski był takim moim konikiem i naprawdę byłam święcie przekonana i nadal mogę powiedzieć, że ja wtedy naprawdę bardzo dobrze mówiłam po angielsku, tylko ta bariera tego dialektu, tego akcentu była dla mnie ogromnym wyzwaniem i właśnie wokół tego było strasznie dużo wstydu, bo ja wtedy, wracając do tego, co ty powiedziałaś, myślałam sobie, okej, co to mówi o mnie? Tak, jaka to jest wizytówka mojej osoby? To sprawia, że oni budują sobie to, kim ja jestem,
przez pryzmat tego, w jaki sposób chodzi z nimi. Tak, że pewnie jesteś niewystarczająco bystra, tak. Niewystarczająco inteligentna, niewystarczająco tak. Wykształcona. Tak, dokładnie. No to jest... I to było ciężkie, to było takie, wiesz, temperowanie ego na pewno. Oczywiście plus jest taki, że w świecie języków obcych powiedziałabym, że to jest przy znacznej większości osób, im dłużej z nim obcujemy, dosłownie obcujemy z językiem obcym, tym mniej nam się staje obcy, jesteśmy w tym lepsi, więc myślę, że też czas bardzo dużo tutaj weryfikuje i to takie ośmielanie się. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje też, że danie sobie po prostu jakiegoś takiego przyzwolenia na te wszystkie błędy związane z tym, że się po prostu odnajdujesz w nowej rzeczywistości, która jest obca, więc nie musisz wszystkiego wiedzieć i też jakiegoś takiego, ja to powiem jeszcze raz, takiego właśnie danie sobie przyzwolenia na to, żeby nie udawać, że jest się stąd, tylko po prostu jest się tu, teraz, tutaj, jestem tutaj od 2,5 roku, nie mam akcentu francuskiego, nie mam potrzeby udawania, że jestem francuską, bo nie jestem. Jest wiele rzeczy z francuskiej rzeczywistości, których jeszcze nie doświadczyłam pewnie, więc mam prawo nie wiedzieć, jak się w nich zachowywać, jak one smakują. No, po prostu tak. No, to jest tak, no, tak jak z życiem. No, nigdy nie będziemy masterami absolutnie każdej jednej rzeczy, która nam się przytrafi. Słuchaj, mam jakąś serię scen z życia w głowie i teraz mi się przypomina, jak byłam w Madrycie i właśnie pamiętam, że przez 2 tygodnie mówienia non-stop po hiszpańsku zrobiłam progres wszechczasów. To było naprawdę niesamowite. To mi pokazało, jak dużo to daje, kiedy jednak nie mamy wyjścia i tam nie było opcji zmiany języka. Ale pamiętam taką myśl, kiedy próbowałam się jakoś wyrazić w tym języku i przychodziło do mnie, że matko, jaka ja jestem nudna po hiszpańsku. Przecież oni muszą mieć mnie za tak nieinteresującą osobę, no bo ja bym chciała tyle powiedzieć i bym chciała zażartować, ale nie umiem. I to było strasznie frustrujące. I myślę, że wiesz, z perspektywy jakby dziecka wtedy mimo wszystko nie umiałam sobie tego wytłumaczyć. Myślę, że teraz miałabym o wiele więcej takiej łagodności wobec siebie, że wiesz, jestem dorosłą kobietą, która się stara robić coś, co jest absolutnie niewygodne i nie świadczy to o mnie i nie jest to moja wizytówka. Jeżeli ktoś to oceni, no to jakby też nie mam na to żadnego wpływu. Ale myślę, że to jest ciekawe bardzo, jak się docieramy ze sobą. To też to, co powiedziałaś na początku, że mamy czystą kartę w świecie, ale też trochę musimy zapytać siebie o to, kim my tutaj jesteśmy. Tak, to jest super lekcja poznawania siebie, po prostu super, super. I też takiego pewnie trochę testowania swoich granic, mobilizowania się, no bo właśnie jak sobie uświadamiasz, ile rzeczy też zależy od ciebie, takich rzeczy, których nie dostrzegasz, kiedy już żyjesz sobie takim swoim życiem, które jest bardzo ugruntowane i wygodne, tak jak wyglądało moje życie w Warszawie, gdzie miałam po prostu pracę, które były super rozwijające i one po prostu przez to, że już miałam gdzieś tam wypracowaną jakąś pozycję, bardzo często przychodziły same, to nie było tak, że ja musiałam to wywalczać, po pracy miałam wspaniałe życie towarzyskie, no bo ci wspaniali przyjaciele mieszkali za rogiem i to jakby... I to już było takie trochę, jakby wiadomo, że nie za darmo, bo to było wypracowane przez lata, zarówno te sytuacje prywatne i zawodowe, ale to już trochę się czuło, że po prostu to jest takie oczywiste, że to już jest takie moje, nie? I bezwysiłkowe. Nie, że nie trzeba się starać, żeby utrzymać tak. tego jakość, ale że nie trzeba sobie wywalczać tego od zera po prostu. No a później się okazuje, że no nie, jednak nie. No jak chcesz mieć nowe miejsce i gdzieś tam de facto nowe życie z tym związane, no to musisz podejmować nowe wysiłki. I próby, które nie zawsze gdzieś tam za pierwszym razem kończą się sukcesami. Ale miałaś tak po wyjeździe do Paryża, że inaczej spojrzałaś na tą swoją rzeczywistość warszawską, że bardziej ją doceniłaś, albo nawet miałaś takie momenty, że może to jest jednak to, co bardziej mi odpowiada i nie wiem, czy myślałaś kiedykolwiek właśnie o powrocie? Nie. Ja myślę, że z takim nie myślałam absolutnie o powrocie, nawet w takim momencie, kiedy ten mój związek na przykład tutaj się skończył, a on był powodem, żebym się tutaj pojawiła, to nie miałam takiego myślenia, że chcę wrócić, co pewnie jest już w ogóle takim ostatecznym potwierdzeniem tego, jak dobrze mi jest tutaj, mimo że to jest życie ciągle na takim etapie układania się z tą nową rzeczywistością. Cały czas, to ja myślę, że taką rzeczą, którą najmocniej właśnie dostałam na twarz odnośnie tego, co gdzieś tam jest ważne życiowo albo dla mnie po prostu, to są właśnie te relacje. I to nie jest tak, że jak byłam w Warszawie, to miałam, albo w ogóle w Polsce, to miałam problem z docenianiem tych relacji.
Mam nadzieję, że moi przyjaciele mogliby to potwierdzić, ale po prostu też poczułam po prostu, że to jest niesamowita wartość w życiu mieć wokół siebie ludzi, którzy, dla których jest ważnym. I myślę, że to też jest w ogóle niesamowita wartość, żeby mieć ludzi wokół siebie, dla których jest się ważnym, nawet jak się jest daleko. Nie? Że jakby, że te moje przyjaźnie się nie zmieniły, pod względem, nie mam w ogóle poczucia, że straciły na jakości, mimo że na przykład straciły na częstotliwości wydawania się na żywo. A powiedziałabyś, że Paryż to dom? Mhm, tak. Tak, Paryż to dom, zdecydowanie. Ja się czuję tutaj, wiesz co, to jest też takie bardzo miłe. Pamiętam, jak zdarzało mi się, nawet mieszkając w Warszawie, kiedy często wyjeżdżałam w jakieś różne fajne miejsca i byłam w samolocie w drodze powrotnej, to tak zapinałam te pasy, miałam takie, szkoda wyjeżdżać, a teraz naprawdę, gdzie bym nie była, w jak bardzo fajnym miejscu, jak wsiadam do samolotu wracającego do Paryża, to mam tak fajnie. Lubię tu wracać bardzo. No myślę, że to jest super uczucie. No tak, zawieszam się, dlatego że zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że też tak miałam, ale jestem ciekawa, czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy miałaś to uczucie, że okej, tak, to jest to. To jest to, ja już wiem. Ja myślę, że bardzo szybko. Bardzo szybko i chyba no, pewnie to wynikało też z tych takich bardzo sprzyjających okoliczności. Po prostu ja tu przyjechałam z miłości do kogoś, z kim zaczęłam tworzyć dom, więc od razu miałam taką, mimo że to była mała, dwuosobowa bańka, to jednak miałam takie poczucie, że jakby tutaj jest coś bardzo mojego. Ale tak troszeczkę zewnętrznie, już biorąc pod uwagę różne czynniki zewnętrzne, na przykład miałam w tym roku bardzo fajny moment w grudniu i sobie to porównywałam do grudnia 2022, w momencie, kiedy chyba nawet, tak, do grudnia, kiedy wiedziałam, że za chwilę zacznie się nowy rok i zaczyna się na przykład nowy sezon wystawowy, zaczyna się dziać bardzo dużo na tym moim poletku zawodowym, a miałam pusty kalendarz i to miałam takie właśnie wtedy takie poczucie, że jakby ciągle jeszcze muszę tutaj się przebijać ze świadomością tego, że tutaj jestem, nawiązywać nowe kontakty, a właśnie teraz, kiedy byłam w grudniu w moim domu rodzinnym w Szczecinie, to miałam taki tydzień, gdzie codziennie dostawałam jakieś tam maile z zaproszeniami na różne spotkania, na jakieś tam otwarcia wystaw. I sobie zaczęłam wypełniać ten kalendarz na styczeń, na luty już tymi rzeczami, które tutaj się będą działy na miejscu i to już było poprzeplatane jeszcze z jakimiś takimi spotkaniami towarzyskimi, gdzieś tam, bo dostawałam wiadomość na halo, kiedy wracasz, musimy iść na kawę i tak jak sobie spojrzałam na ten kalendarz, to miałam takie poczucie, że fajnie, dużo, no, że to już jest dużo, że jest do czego wracać nie tylko w kontekście tej przestrzeni, w której teraz siedzę, która jest miła i która jest moim takim bardzo fizycznym domem, tylko że ten Paryż staje się też takim domem na innych płaszczyznach. Pełny kalendarz jako świadectwo. Taki wiesz, że ktoś się tutaj o mnie upomina, tak, nie? I to jest tak, znowu tak jak z tymi relacjami, nie? Że ktoś widzi, że ciebie nie ma, że to jest kiedy wracasz albo czy będziesz i to jest super fajne. Jakby, że to miejsce, że na początku to było tak, że ja właśnie musiałam tam halo, jestem z transparentem i to takim bardzo widocznym, no bo przecież to miasto takie duże, a ja tutaj jestem sama jedna, to jest super uczucie dostawać taką informację zwrotną, że to już nie jest nie tylko z mojej inicjatywy. Nie śmieję się, że pełny kalendarz jest świadectwem, że się przynależy do jakiegoś miejsca, ale też z moich obserwacji paryskich, pamiętam, ja sobie myślę mocno romantyzowałam to miasto i też no, spędzałam dużo czasu błądząc po ulicach i sobie obserwując, jak ludzie żyją i mam takie kadry, na przykład pana biznesmena w stroju galowym, w garniturze, który przegląda sobie w porze lunchu gazetę, a nie telefon i pamięta o tym, że w porze lunchu się je, i nie jest się przy biurku, tylko siedzi się na dworze. Czy w ogóle takie poczucie, że ludzie spotykają się czy nad rzeką, że sobie piknikują, że to życie jest życiem, tak, a nie wszystko jest podporządkowane
pracy, ale jednocześnie to, co do mnie doszło po tych kilku miesiącach, to było takie spostrzeżenie, że to nadal jest ogromne miasto, które może dla mnie, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak ty to odbierasz, pozornie jest też o tym życiu i o tym celebrowaniu, bo na to jest miejsce, ale tam też jest bardzo duże tempo i tam też się dużo pracuje i tam też ludzie są zabiegani i nie mają czasu, znajdują miejsce na to, co ważne, bo też jakby mają może inne priorytety, ale to nie jest ta sielanka, gdzie praca jest na trzecim planie i jakoś się żyje, tylko tam jest tempo wielkiego miasta i bardzo jestem ciekawa po tym czasie, jaki ty spędziłaś w Paryżu, jak ty odbierasz właśnie tempo miasta, relacje z pracą versus relacje z takim życiem codziennym. Ja myślę, że to miasto, biorąc pod uwagę moje potrzeby, co oznacza i potrzeby intensywnego rozwoju zawodowego, ale też potrzebę posiadania takiej sfery intymnej, która mi daje moment wytchnienia, jest idealnie zbalansowane i jest to chyba też jedna z tych rzeczy, które tak bardzo w Paryżu lubię, bo oczywiście jest to, wiesz, wielka, światowa, bardzo ważna w wielu branżach stolica sztuki, kultury, pomody. Tutaj są gigantyczne pieniądze. Też kiedy ja mówię o tej, nie wiem, współpracy z różnymi na przykład galeriami, to też nie są takie małe galeryjki, które sobie po prostu uprawiają jakiś tam branżowy floating, tylko to są po prostu największe galerie na świecie i to implikuje duże tempo pracy, intensywność tej pracy, ale jest w tym mieście coś takiego intymnego właśnie, że ja nie wiem, czy to wynika też z tego, że tutaj jest taka inna architektura, czy właśnie, że to miasto jest tak bardzo tradycyjne, że czasami po prostu, wiesz, masz takie poczucie, że Paryż pewnie dokładnie tak samo wygląda w latach 60. i że tutaj są takie momenty, że ten czas się po prostu zatrzymuje, ale jest absolutna przestrzeń też na to, żeby sobie tą codzienność pocelebrować w takim tempie slow i to jest coś, czego ja na przykład nigdy nie doświadczyłam w Nowym Jorku albo w Londynie i myślę, że to też właśnie z tego powodu są miasta, w których bardzo trudno by było myśleć o mieszkaniu tam w perspektywie życiowej. Tak jak na przykład sobie pomyślę, że mogłabym pomieszkać w Londynie albo w Nowym Jorku rok, dwa, pięć, to jak sobie myślę o skali życiowej, to nie jestem pewna, a Paryż, no, myślę, że tak. Właśnie dzięki temu, że jest tutaj ta przestrzeń do takiego zwolnienia i dla intymności. A jakie są takie codzienne rutyny, takie małe nawyki, które powiedziałabyś, że są bardzo paryskie? Mhm. Wiesz co, no to jest na przykład sposób, mi to wychodzi bardzo w sposobie jedzenia, tego no. jak Paryżanie jedzą. Ja już będę mówiła, że Paryżanie, a nie Francuzi po prostu, dobra, bo ja nie chcę tak generalizować, żeby po tym się okazało, że nie znam, a faktycznie się nie znam, bo nie mieszkałam nigdzie poza Paryżem, z tej Francji, więc i może ja też patrzę przez pryzmat tego jedzenia, bo ono jest dla mnie czynnością bardzo ważną, bo lubię sama dla siebie, ale też taką po prostu fajną czynnością społeczną. I to jakby no te małe rzeczy, to jest to francuskie śniadanie, że masz po prostu kawę, jakieś tam espresso i croissanta. Jak mówisz, że chcesz coś innego, to się patrzą na ciebie troszeczkę z niezrozumieniem. I to jest wspaniałe, że oni faktycznie mają to takie uwielbienie znowu po prostu czegoś, co jest tak bardzo proste, a jednocześnie dające tak bardzo dużo przyjemności, tak głęboko, wiesz, tak, no, tak głęboko zakorzenione w kulturze po prostu, że na śniadanie jesz kawę i croissanta. Pewnie to też są właśnie te godziny jedzenia, że jak się zrobisz głodna o godzinie na przykład 15, no w wielu miejscach nie zjesz lunchu, bo tam się o 14:30 knajpy zawijają. Więc to jest bardzo też ciekawe, nie? Że nie wiem, albo że z kolei kolacje są bardzo późno, a ja się robię głodna dużo wcześniej, więc to jest niesamowite, jak zobaczyłam, jak tak bardzo banalne rzeczy, na przykład jak kultura jedzenia, mogą tobie ustawiać cały dzień, jak bardzo musisz się do tego też dostosować po prostu, bo ludzie się umawiają na przykład na jedzenie w bardzo określonych godzinach. Albo jak się umówią na śniadanie, no to zakładasz, że zjesz po prostu croissanta i napijesz się kawy po prostu. No powiem ci, że temat pod tytułem kolacja o 21 czy tak. 21:30 dla tak. mnie byłoby to bardzo ciężkie w jest, adaptacji. Jest ciężkie, ale ratuje sytuację jeszcze to, że wcześniej możesz pójść na apero i się najeść wina i coś tam, w sensie napić się wina i coś tam sobie przekończyć po prostu. Ja nie jestem osobą, która wytrzymuje zbyt długo
bez jedzenia, więc to było coś takiego, do czego trudno mi się było przyzwyczaić. Coś może śmieszne, jakieś takie no naprawdę banalne, ale to też jest rzecz, do której musisz się po prostu przyzwyczaić, no, że jak cię łapie głód o godzinie 15, to nie zjesz już takiego lunchu w wielu miejscach, bo knajpy są zamknięte, dlatego że Francuzi jedzą wcześniej i tak jest. No i tyle. Ale bardzo cieszę, że przyszłyśmy do kwestii sceny gastronomicznej Paryża, bo to na pewno jest bardzo ważny element życia i lokalnie, i u ciebie, i u mnie, więc zgadzamy się, że trzeba to poruszyć. I to też jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy, bo jednocześnie mówimy o tych tradycyjnych smakach, które są ważne i są obecne, ale jednocześnie Paryż, jest bardzo ważny. Już bo ja się boję, że później po prostu spadną na nas jakieś gromy, że mówimy o rzeczach, na których się nie znamy. Tak, no. Następny odcinek będzie o Brytanii. Tak, jak będę więcej jeździć, to będę cię update'ować, o czym dobrze. Jeszcze możemy porozmawiać. Dobrze, nie, właśnie tutaj mogę zaspoilerować swoją własną myśl, że też fajnie byłoby porozmawiać o różnych krainach w przeróżnych krajach, które odwiedzamy w tym podcaście, żeby skontrastować tą wielkomiejskość z tak zwaną bardzo chętnie mogę być swoją reporterką w terenie, szczególnie w tej sferze gastro. Tak, ja jestem też bardzo ciekawa tych kontrastów, ale jednocześnie właśnie Paryż jest bardzo ważnym ośrodkiem, jeśli chodzi o gastronomię światową w kontekście świetnych szefów kuchni i trendów gastronomicznych, więc jestem ciekawa, jak te różne światy jedzeniowe przenikają się w Paryżu. Jakby, czy możesz równolegle korzystać właśnie z tych dobrodziejstw, tradycji, z trendów, czy są jeszcze jakieś inne takie bańki jedzeniowe, z których można czerpać, jakby co oferuje gastronomicznie Paryż, oprócz tego, że wszystko. Paryż pewnie w ogóle oferuje coraz więcej pod względem różnorodności, bo i to już jest nie tylko moja obserwacja, bo ja mam też dość krótką tą próbę czasu, żeby powiedzieć, jak bardzo ten Paryż się zmienił w ostatnich latach, ale to jest coś, co słyszę od ludzi, którzy mieszkają tutaj dużo dłużej, to jest to, że jest coraz więcej przestrzeni na takie liberalne podejście do różnych kuchni, że pojawia się na przykład bardzo dużo właśnie jakichś przestrzeni dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa, jeszcze otwierają nowe restauracje wegańskie, wegetariańskie, to jest coś, czego jeszcze nie tak dawno nie było tak dużo tutaj na miejscu, ale myślę, że niezależnie od tego, czy idziesz do gwiazdkowej restauracji albo jakiejś takiej bardziej wyszukanej restauracji, która gdzieś tam króluje w różnego rodzaju rankingach, czy jesz sobie w domu, to myślę, że to, co jest bardzo fajne we francuskim sposobie jedzenia i to znowu jest powiązane z tą ich lokalnością, to jest przywiązanie do jakości. Właśnie tak jak mówiłaś, że Francuzi kultywują to, co teraz jest bardzo w trendach, również w kontekście gastronomii, to, że się zwraca uwagę na te składniki, że to jest, wiesz, francuska kuchnia jest bardzo prosta i bardzo dobra. Francuzi od zawsze jedli lokalnie, i tu nie chodzi mi tylko, że o francuskie, tylko z danego regionu Francji, w którym mieszkają, sery i wina i tak dalej, i tak dalej. I to jest widoczne niezależnie od tego właśnie, czy sięgasz po tą haute cuisine, tak, że to najbardziej wyrafinowane jakieś tam restauracyjne dania, czy po prostu sobie przekąsisz kawałek sera, to jest zwracanie uwagi na jakość. No właśnie też myślę sobie, że to jest kolejna cecha, którą mogłybyśmy dopisać do tych, które warto poddać refleksji i wziąć dla siebie to umiłowanie jakości, że jeżeli znajdę coś, co jest tak, najlepsze. Ale wiesz co, ale właśnie to takie jeszcze to, co mi się, przepraszam, że się przerwę, to, co mi Proszę. Się bardzo kojarzy z jedzeniem we Francji i to jest coś, co jest super po prostu, to jest to, że Francuzi smakują. Francuski sposób jedzenia to jest po prostu smakowanie. Takie nawet właśnie, jeżeli to jest ten prosty posiłek, gdzie masz kawałek sera. I przepraszam, ja ciągle jakby wracam, mam wrażenie, że to już mówię, że oni tylko jedzą te sery, ale po prostu no tak jest, jest to integralna część kultury po prostu, tak? Więc już się będę trzymała wizji takiego posiłku, no ale jakby cokolwiek by to nie było, jak to jest proste, to faktycznie jest smakowanie. I jak umawiasz się z kimś na to wino i sery, to jest ten moment, kiedy się, wiesz, rozmawia o tym smaku, o tej jakości, o regionie, z którego coś pochodzi i Francuzi potrafią spędzać naprawdę bardzo długie godziny przy stole wokół jedzenia, ale jest to bardziej takie delektowanie się niż taka biesiadność, że tam wiesz, po prostu napychasz się nie zwracając uwagi do końca
na to, co jesz. I ja w tym odnajduję ogromną przyjemność. W takim bardzo świadomym jedzeniu, wiesz, i to jest super. I to jest coś, co ja myślę, że ja zawsze lubiłam, ale odkąd tutaj jestem, to nauczyłam się jeszcze bardziej z tego czerpać. Słuchaj, ja wielokrotnie mówiłam o sobie, że jestem Francuską i nawet ostatnio rozmawiałam z kimś i nie tyle żaliłam, co jakby dzieliłam się, że czasami brakuje mi przy stole omawiania tego, co jemy. Że ja realnie potrzebuję brać kęs, mówić, co sądzę o smaku, o strukturze, co tam jest, jak to jest przyrządzone, jakie przyprawy i bardzo ze mną rezonuje to, co mówisz. No ale dobra, mamy sery, mamy wino, mamy wszelkiego rodzaju wypieki, im prostsze też, tym lepsze właśnie, choćby były to croissanty. Mamy albo kawę, bagietka. Mamy tak. Bagietkę. Co jeszcze byłoby takie bardzo francuskie? I też ciekawostka. Ważna rzecz jest taka, że Paryż, pomimo tego, że jest Paryżem, a nie Francją, właśnie jest bardzo tradycyjny i te stereotypowe smaki nie są stereotypowe, bo one są masowe. Jakby to też tak. Jest większość społeczeństwa, która naprawdę tak je, a nie tylko jakaś wersja, jakaś persona z Paryża w naszej wyobraźni. Absolutnie nie. I to nie jest jakaś taka właśnie pocztówkowa wersja z Paryża, która, no nie wiem, czy jakieś tam naleśniki, takie te krepy z nadzieniem jedzone na mieście, czy kasztany gdzieś tam sprzedawane na ulicy gorąco, bo naprawdę to jest coś, co ludzie jedzą i to nie z konieczności, tylko naprawdę z zamiłowania. Ale powiedz mi tak właśnie obiadowo, lunchowo, kolacyjnie, co pojawia się na takim tradycyjnym, codziennym stole? Ale tradycyjnie domowo, czy tradycyjnie w knajpach? Właściwie ja też tobie powiem, że moje to odkrywanie kultury francuskiej przebiega w bardzo specyficzny sposób, przez to, że ja ani nie jestem wrośnięta w zawodową jakąś strukturę paryską i nie funkcjonuję w dużej grupie Francuzów na co dzień i też nie do końca mam dostęp do, mimo że mam tutaj bliskich ludzi, którzy są Francuzami, nie do końca mam wgląd w ich takie codzienne życie rodzinne, więc nie do końca, nawet chyba nie do końca wiem, jak wygląda takie tradycyjne francuskie jedzenie na co dzień, bo nie miałam nigdy okazji tego doświadczać w dłuższej perspektywie, a też bardzo często moja grupa znajomych to są jakieś takie miksy międzynarodowe, i to są ludzie, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, stąd również, z Anglii, z Niemiec, również z Polski, więc ja myślę, że po prostu to jest taka kuchnia fusion się później robi. Więc akurat niestety chyba niewiele mogę powiedzieć o takim tradycyjnym francuskim jedzeniu na co dzień domowym. To może powiedz, gdybyś miała zjeść na mieście 3 posiłki w ciągu dnia w Paryżu, to pod jakie adresy byś zajrzała? Takie bardzo konkretne. Wiesz co, ja bardzo lubię po prostu francuskie bistra i to wtedy wybieram albo zupę cebulową na przykład, jeżeli jest zimno, albo omlet, który jest banalnym daniem, ale w związku z tym, że ja uwielbiam jeść jajka, to jest coś, co mi się zawsze sprawdzi i też wiem, że to są takie, ja nie jem mięsa, więc też ta wybór z karty po prostu czasami mam ograniczony, bo jednak ta kuchnia francuska jest dość mięsna i to jest coś, co pewnie się mimo coraz większej ilości właśnie dostępnych takich knajp wegańskich czy wegetariańskich nie zmieni, że te bistra francuskie, które są na każdym rogu najbardziej dostępne, one po prostu chyba zawsze będą miały tradycyjną kartę i ona jest zawsze taka sama. Czyli idziesz i masz po prostu stek z frytkami, burgera z frytkami, właśnie zupę cebulową, sałatkę nicejską, omlety i te wszystkie kanapki z kategorii krok, takie bardzo solidne, białe pieczywo, szynka, jajka, no i tam głównie króluje nieco właśnie. I to jest taki zestaw, że i bardzo dużo masła, co ja akurat bardzo też lubię i to jest właśnie coś, co też jest, no właśnie, to jest fajne i tutaj bym zaryzykowała, nie wiem, ale zgaduję, że tak może być, że tak po prostu wygląda bistro w każdej części Francji. Po prostu może to jest taka bardzo tradycyjna rzecz, co też jest fajne, no po prostu niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz, już masz taki no-brainer, wiesz, wchodzisz, wiesz, co możesz zamówić. No widzisz, i tym samym odpowiedziałaś na moje pytanie, bo dokładnie o to mi chodziło. Okej, dobrze. Tak, ale powiedziałabyś, ale to dla mnie to taka refleksja, że muszę chyba zacząć się wpraszać na jakieś tradycyjne francuskie obiadki domowe. Tak, i kolacje w środku nocy. Tak. Dla dobra sprawy, żeby zrobić research, jestem gotowa się poświęcić. Ale wiesz co, wróciłabym na sekundę właśnie do tych rzeczy, które możemy sobie wziąć od Francuzów i na pewno ta relacja z jedzeniem, podejście do jedzenia, do jakości, to umiłowanie tego, co nasze, lokalne, dobre, to jest myślę piękne. Powiedziałaś też o bardzo fajnej cesze
kilkadziesiąt minut temu, o tej, ja to tak sobie nazwałam w głowie, o tej szczerości i bezpośredniości. I też pamiętam, jak właśnie byłam w Paryżu, to spotkałam się z takim porównaniem, że znowu, dzień dobry, generalizacja, że czasem jest nam łatwo się dogadać na linii Polska-Francja, przez to, że my też mamy w sobie tą umiejętność, która nie jest może aż tak powszechna w innych krajach, na przykład właśnie zachodnich, o których wspomniałaś, powiedzenia jak jest, ponarzekania, powiedzenia, że coś jest nie tak i po prostu wprost nazwania rzeczy po imieniu. I to jest na pewno taka cecha, którą ja bardzo doceniłam. Czy to czasami bywa przerysowane? Pewnie tak, bo pamiętam, jak pan właściciel Airbnb pomagał mi wnieść walizkę i 10 razy powtarzał, że będę musiała zapłacić za jego rehabilitację, bo była taka ciężka, że go boli ręka. Tak. I już po prostu... Moje ulubione powiedzenie Francuzów to jest... No Paryż to już nie jest taki jak kiedyś. I nie do końca potrafią sprecyzować, o co im chodzi, bo chodzi im tak naprawdę o wszystko, ale to jest takie chyba narzekanie po to, żeby sobie ponarzekać, tak, które nie oznacza chyba żadnych konkretnych zmian, a jednocześnie wszystkie możliwe zmiany, jakie tylko mogą się wydarzyć. Nie, no Paryż to już tak, nie jest tak jak kiedyś. Więc tutaj widzę ogromną przestrzeń na bliską relację międzykulturową, bo myślę, że narzekanie też mamy gdzieś wpisane w DNA, więc myślę, że właśnie w kontraście z tą taką uprzejmością amerykańską, czy nawet brytyjską i wymienianiem formalnych pozdrowień i tak, życzenia sobie jak najlepiej, tak, to jest coś, czego myślę Francuzi nie kupują i może dlatego też łatwiej jest zyskać sympatię jako bezpośredni Polak, ale patrząc na to od drugiej strony, jestem ciekawa, czy zaobserwowałaś przez ten czas, jaki spędziłaś w Paryżu, takie cechy, zachowania, czy po prostu realia życia w Paryżu, których nie lubisz, których nie akceptujesz, których nie weźmiesz dla siebie, albo które potencjalnie, nie wiem, chciałabyś zmienić albo uprzykrzają życie. Twoja reakcja już sprawia, że jesteś stworzona do mieszkania w Paryżu. Wiesz co, ja myślę, że tutaj... takie rzeczy, które są dla mnie trochę trudne do zaakceptowania i również dlatego, że przyglądam się ich z poziomu po prostu bycia imigrantką. To jest dość duża hierarchiczność francuskiego społeczeństwa, że jednak te podziały społeczne, w ramach których ludzie funkcjonują w ściśle określonych kategoriach, z których po prostu nie do końca masz możliwość migrowania takiego mentalnego, są cały czas bardzo, bardzo mocno obecne. To jest pewnie taka rzecz, która mi troszeczkę przeszkadza i to jest coś, czego musiałam się nauczyć i przyzwyczaić, po prostu przyzwyczaić się do tego, że tak tutaj jest, niezależnie od tego, czy ja to akceptuję, czy nie, no bo jednak w Polsce mam wrażenie, że tej klasowości aż tak silnej, która by wynikała no właśnie z pochodzenia i z tego, jak tam twoi przodkowie się wpasowują w określone miejsca w drabinie społecznej, u nas tego nie ma. A też jeżeli, oczywiście te podziały klasowe są, ale myślę, że tutaj jednak status materialny potrafi ci zapewnić tranzycję dość łatwo, w taki sposób, w jaki nie zapewni tobie tutaj nigdy. Więc to są takie rzeczy, do które myślę, że chyba nie chciałabym po prostu przestawić się na ocenianie ludzi w taki sposób. Właśnie wiesz, to jest tak, jak ja nie chcę, żeby ktoś sobie myślał, że jak ja powiem, że jestem Polką, to żeby zakładał, że już absolutnie wszystko o mnie wie. To ja bym bardzo też nie chciała zakładać, że jeżeli ktoś mieszka w takiej, a nie innej dzielnicy Paryża, to ja już też wszystko absolutnie o nim wiem po prostu. Ja się będę trzymać tego, żeby nie generalizować. No, że oczywiście są jakieś takie ogólne prawdy o ludziach i o życiu, ale ja chyba jednak bardziej jestem zainteresowana jednostkami i wolałabym po prostu też podchodzić do ludzi indywidualnie i jakoś uchronić się przed tym myśleniem takim bardziej klasowym na przykład. Też myślę, że warto dodać, że to nawet nie jest kwestia tego, że wiadomo, Francja w ogóle musi się zmagać z tematem imigracji i to nie jest kwestia klasowości, nawet prawda, jakby my jesteśmy stąd, a wy przyjechaliście, tylko to jest wewnątrz francuskiego społeczeństwa, nawet tego jeszcze jednorodnego i to jest też myślę coś, absolutnie jest niejednorodne i myślę, że w różnych sferach, na różnych płaszczyznach są tutaj podziały na ludzi różnych kategorii,
I ja wiem, że też to bycie imigrantem też ma swoje różne odcienie i myślę, że chociażby przez to, że na przykład jestem w kraju, który jest w Unii Europejskiej, jest mi tutaj dużo łatwiej. I tak i formalnie, ale też chyba w mentalności tutaj tych Francuzów chyba też prościej gdzieś tam im jest mnie do mnie podchodzić z taką, nawet nie wiem jak to nazwać, łagodnością w ocenie, powiedziałabym. To jest przykre też w sumie. Porozmawiajmy o kurierach. Śmieję się, powiedziałam to troszkę głosem nie, pod tytułem przerwa na reklamy. Ale to jest wątek, który musi się pojawić, nie, bo jak po prostu zadawałam ci to pytanie. Że paczki tu nie dochodzą? Tak, tak, jak zadawałam ci to pytanie, wiesz, co uprzykrza życie, to widziałam siebie, jak stoję 2 dni pod wejściem do mojego mieszkania, prosząc los, by kurier dotarł. Kurier nie dotarł i finalnie kupowałam walizkę i nadawałam drugi bagaż, bo jak się okazuje, jeżeli nie podasz francuskiego numeru kurierowi, to kurier nie będzie miał ochoty w ogóle zajrzeć do twojego mieszkania. Nawet jak podasz francuski numer, to też nie ma gwarancji, że będzie, powiem ci, że ja naprawdę przez ostatnie 2 lata nie zrozumiałam tej prawidłowości, jak to jest możliwe, że po prostu Paryż jest czarną dziurą, w której paczki znikają bezpowrotnie, w której kurierzy znikają bezpowrotnie. Nie mam pojęcia, na czym to polega. Teraz mam takie szczęście, że mam tutaj na dole sklepik tak centralnie przy wejściu do mojego domu i już po prostu tam jest pan, który moje paczki przyjmuje i mam wielkie szczęście. No ale jeszcze do tego musi dojść kwestia tego, żeby kurier dotarł, tak. A nie tylko twierdził, że dotarł. I tak, więc nie wiem, no to jest też taka, może to jest właśnie, dobra, to jest może chyba kolejna ta rzecz, która jest dla mnie trudna do zaakceptowania, że moje paczki do mnie nie docierają. I jeszcze coś było, pamiętam, z czekami? Czy dobrze myślę, że tak, to jest jakieś dziwne... Tak, we Francji są czeki, tak. Tylko to jest też dla mnie przestrzeń kompletnie niewyeksplorowana. Okay. Ja nie mam, sama nie płacę czekami, nie dostaję też wynagrodzenia w czekach, aczkolwiek wiem, że jest to tutaj rzecz wiecznie, wiecznie żywa. Bardzo elegancka. Oczywiście. Nie wiem, czemu Francuzi tak, jest to bardzo stylowe, bo myślę, że w ogóle wpasuje się w tą no nie stereotypową, a bardzo prawdziwą francuską w ogóle stylowość, to że tutaj czasami ktoś potrafi z tym czekiem wyskoczyć. Nie praktykuję tego na co dzień, ale wiem, że są. Znaczy ja też nie praktykowałam, ale po prostu słyszałam jakieś, wiesz, historie, że możesz zanieść ten czek, oni tego nie do końca to sprawdzają, wystarczy to podpisać, umówmy się, podpis no, w większości krajów, przynajmniej w naszym tutaj otoczeniu, no jakby sam podpis tak nie do końca załatwia sprawę formalną wypłat, umów i różnych transakcji. Także powiem ci szczerze, bardzo mnie to rozbawiło właśnie, że Francja lubi być taka analogowa i tak sobie myślę, że jak się ma do tego cierpliwość i jak się ma na to no, też może czas, to jest w tym dużo uroku. Jest. Ja tutaj, wiesz co, to też nie jest tak, że ja te czeki neguję po prostu, no to jakby mi się to nie, jakoś z defaultu mi się to nie przytrafia. Płacę kartą, dostaję przelewy, więc po prostu tak to się odbywa. Ale myślę, że to jest. I wiesz co, ja myślę, że to w ogóle fajne jest też, albo przynajmniej ja to lubię, biorąc pod uwagę to, że właśnie nazywam teraz Paryż swoim domem, to ja lubię integrować do swojego życia takie rzeczy, które są po prostu stąd też. I to jest na poziomie języka właśnie tego, że ja bym bardzo chciała mówić jeszcze więcej, jeszcze bardziej po francusku, nie tylko dlatego, że chciałabym wychodzić po prostu, wiesz, na osobę, która jest taka super bystra i się nauczyła języka, tylko ja mam po prostu wielką przyjemność z tego, że tutaj za ścianą mam sąsiada, który jest starszy i nie mówi po angielsku i że my możemy sobie porozmawiać. I to jest też super fajne. I też jest super fajne to, że po prostu już czasami czuję, że mam ochotę na to francuskie śniadanie w postaci i croissanta, i kawy. I pewnie jak jest jakaś specyfika w jakimkolwiek obszarze, która jest inna od tego, co ja znam po prostu na co dzień, bo gdzie indziej mieszkałam, to ja w ogóle nie czuję sensu też obrażania się na to. Mm-hmm. Nie? Tylko jakby, jeżeli jestem teraz tutaj i właśnie zintegrowanie takich rzeczy do mojej rzeczywistości jeszcze mi to życie ułatwi, no to czemu nie? Tak, po prostu bierzesz to miejsce takim jakie jest. Dużo jest od niego dostałaś, więc też możesz zaakceptować jego wady. Dokładnie, przyzwyczajam się do tego, że po 15 już lepiej nie robić się głodną, bo nie zjem lunchu po prostu, tylko trzeba zjeść wcześniej i tyle. No. I myślę, że no nie ma sensu się obrażać na takie rzeczy. Ja to, wiesz, powiem jeszcze raz, ja tu jestem z wyboru, naprawdę. Mhm. Z wyboru, jest mi tu dobrze
i nie ma najmniejszego powodu, dlaczego miałabym się obrażać na to, że to miejsce dostałam w pakiecie po prostu z jakąś tam kulturową specyfiką. No jest bardzo też dużo pięknych obszarów tej kulturowej specyfiki i tak sobie myślę, jak mówiłaś o tym, że rozpoczynając swój projekt artystyczny, mogę tak to nazwać, artystyczny, związany ze sztuką, mm-hmm. to mam na myśli, mm-hmm. używając tego słowa, to wybierałaś sobie miejsca, eksplorowałaś miasto tak, żeby ono było twoje, żeby samej dojść do tego, co ci się ma podobać i które miejsca mm-hmm. są godne czy podzielenia się, czy wracania do nich. I też pamiętam, że miałam bardzo takie głębokie przemyślenia, będąc w Paryżu, gdzie też borykałam się na przykład z samotnością, no nie znałam ludzi, nie znałam miejsc i pomyślałam sobie wtedy, że to jest niesamowite, że Paryż ma tak dużo do zaoferowania kulturowo, że ja miałam całą listę miejsc rozsianych po całym mieście, typu konkretna kamienica secesyjna, ta jedyna. I robiłam sobie takie mikrowycieczki i tak nazwałam to sobie w głowie, że chodziłam ze sobą na takie randki, a w zasadzie chodziłam na randki z Paryżem. Że wracając trochę do tego konceptu Paryża jako miasta miłości, co jest też no, takim wielkim stereotypem, ale może właśnie, jeżeli to trochę inaczej Karolina, zinterpretujemy... Karolina, to miasto jest tak bardzo romantyczne, że ja potrafię pójść sama na spacer i to czuć, tak. Nie, naprawdę. Właśnie, ale popatrz... To jest niesamowite, że my często myśląc o tym, że to jest miasto miłości, wyobrażamy sobie kadr z filmu, że przyjeżdżasz do Paryża i spotykasz pięknego Francuza, a my źle zrozumieliśmy mm-hmm. tę bajkę, bo tym tak. naszym kochankiem jest miasto. I to jest piękne, że ono tyle oferuje, jest tak wzruszające, tak piękne, mm-hmm. że mówię, moje popołudnia pod tytułem jadę tylko po to, żeby sobie z tym miastem porozmawiać i dowiedzieć się czegoś nowego, to było, mm-hmm. to było i jest cały czas. Tak, wiesz co to jest i ja to też bardzo, ja myślę, że my się w ogóle jakoś tam kręcimy ciągle wokół tych samych tematów, które chyba w jakiś sposób po prostu wydatniają tą francuską specyfikę, ale to co ja uwielbiam tutaj to jest właśnie też to trochę w kontekście, wiesz, bycia tutaj, spotykania tego francuskiego kochanka czy kochanki, to ja uwielbiam widzieć tutaj, że w knajpach tutaj na przykład wieczorem siedzą ludzie, którzy są już tacy troszeczkę bardziej zaawansowani wiekowo i są sami i celebrują sobie na przykład kolację. I wiesz, i po prostu, że widzę jakąś panią, która ma lat 50-60, siedzi sobie na kolacji, pięknie wygląda, ma czerwoną szminkę na ustach, pije sobie kieliszek wina i jak tak na nią popatrzysz chwilę z boku, to widzisz, że ona po prostu jest w jakimś takim totalnie celebracyjnym trybie. I ja myślę, że to jest też to, czego mnie to miasto bardzo uczy, takiego, mimo tego, że tak jak mówiłyśmy, że to jest miasto, w którym się non-stop dużo dzieje i nawet w tym świecie sztuki, który jest tak bardzo moim światem, ja ciągle mam wrażenie, że mam jakiś niedosyt i nie nadążam, bo tutaj są co chwila nowe wystawy i milion miejsc, które chcę odwiedzić, to jednak w tym mieście jest coś takiego, że ono ciebie uczy do tego, żeby zwolnić. Mhm. I na przykład właśnie zwolnić i skosztować tego jedzenia, zwolnić i zobaczyć, jak ono jest piękne po prostu architektonicznie, zwolnić i zastanowić się, czy tobie ludzie pasują w relacjach, czy nie, żeby nie musieć nakładać tej takiej amerykańskiej fasadowości, tylko po prostu dać sobie chwilę na to, żeby być neutralnym i tam przemielić, czy ta osoba mi pasuje. No i to jest właśnie to celebrowanie, które też widać właśnie w takich sytuacjach, że ci ludzie sobie siedzą na przykład gdzieś sami wieczorem i no właśnie, i siedzą sobie sami dla siebie i to jest bardzo fajne. Jak romantyzować życie, to w Paryżu. Słuchaj, dlaczego nie? No, jest na to pole i to jest no to jest niewymyślone. Ja tego doświadczam często i to jest niewymyślone. Wiesz co, teraz tak wpadło mi do głowy, niewymyślone, ale jak się odczuwa to miasto z perspektywy osoby, która tam mieszka, w obliczu tego, że nadal jest to najbardziej popularna destynacja turystyczna na świecie, od zawsze na zawsze. Nie wiem, czy to jest top 1 w statystykach obecnie, ale na pewno jest to czołówka. Czy to cię dotyka na co dzień? Przeszkadza? Jakoś ingeruje w codzienne życie? Nie ingeruje, dlatego ja mieszkam na Montmartre, który jest w ogóle nie turystyczne. To jest super turystyczne, ale mieszkam mniej więcej 5 minut na pieszo od takiego ostatniego turystycznego punktu, którym jest rzeźba po piersie Dalidy, gdzie ludzie przychodzą, żeby robić sobie zdjęcia dotykając jej piersi.
I dalej już się nie zapuszczają. Więc ja mam po prostu taką barierę 5 minut, tych spacerowych 5 minut, które sprawiają, że ta moja najbliższa okolica tutaj jest taka bardzo żywiołowa, ale już lokalna i gdzie tych turystów nie ma, więc są knajpki, restauracyjki, które są wypełnione ludźmi, ale nie są przeładowane, bo to już są tylko po prostu ludzie, którzy tutaj mieszkają. A w mieście, no oczywiście ten przemiał ludzki jest odczuwalny cały czas, ale ja to bardzo lubię, bo ja po prostu lubię, jeżeli żyję w mieście, to ja lubię czuć miasto i po prostu ludzie robią energię i nie obrażam się na to, że czasami jest po prostu bardzo tłoczno na ulicach. Bardzo lubię twoją akceptację. Tak widać, że kochasz to miasto. Tyle powiem. Kocham, ale tylko wiesz co, ale ja naprawdę, ja chyba też jakoś nie udaję przed sobą, że mi to coś daje. Po prostu wiesz, ja lubię w mieście, ja lubię miejskie tempo życia, ja lubię tłum, ja nawet lubię, a propos tego bycia gdzieś tam samemu, ja lubię być sama w tłumie też. Mhm. Ja uwielbiam sobie pójść tutaj do kawiarni, zamówić sobie kawę i po prostu poobserwować sobie ludzi dookoła. Jeżeli jest ich dużo i oni mają fajną energię, no to mi to po prostu dobrze robi. Więc to chyba kolejne potwierdzenie tego, że jestem w miejscu, które mi służy. A czy podzieliłabyś się z nami swoimi ulubionymi adresami? Tutaj już mam na myśli większy konkret z kategorii, w sensie daję ci pełne tutaj pole do popisu, bo zakładam, że masz tych miejsc też bardzo dużo, które lubisz, które warto odwiedzić, ale żeby nas tak trochę zachęcić, no może czymś, co nie jest, nie wiem, Louvrem, tak tylko sugeruję, w kontekście czy właśnie spacerów, parki jakieś, czy galerie, czy muzea, czy właśnie kafejki, restauracyjki, czy jest kilka takich miejsc, takich perełek, które pokazują twój Paryż? Boże, to jest bardzo dziwne, ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest cmentarz. Śmiało, odczarowujmy. Ten szes, który jest jednym z najpiękniejszych cmentarzy w ogóle, jeśli nie w Europie, to na świecie, który ma przepiękne tereny spacerowe, jest tam, z tym miejscem też się wiąże taka bardzo śmieszna anegdotka, jak kiedyś tam byłam, tam jest grup Chopina i pamiętam, że kiedy tam przyszłam, to była tam akurat grupa amerykańskich turystów i pan przewodnik wyjaśniał grupie, że właśnie Chopin was a very famous Polish keyboard player. Bardzo ciekawe. Wow. Więc to jest taka, myślę, że też fajne miejsce do odwiedzenia dla Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają i nie dość, że chcą po prostu zobaczyć piękne miejsce, bo tam jest bardzo dużo takich grobowców, które są spektakularne. Nie wiem, może to jest znowu jakieś moje skrzywienie, wiesz, na estetykę. Ja też sobie na to patrzę troszeczkę architektonicznie. To na pewno byłoby takie miejsce. Jeżeli chodzi o strefy spacerowe w Paryżu, wiesz, to ja zawsze dla ludzi mam po prostu jedną radę, żeby pójść gdziekolwiek do centrum, włączyć mapę i się po prostu zgubić. Bo samo centrum jest po prostu tak piękne. Jakby to możesz się zgubić, ale też tak, wiesz, bezpiecznie zgubić, bo dookoła jest zawsze metro, więc możesz gdzieś podjechać, więc to nie jest tak, że nagle znajdziesz się po prostu na końcu świata, nie wiedząc, co masz dalej ze sobą zrobić, tylko po prostu może tak trochę, nie wiem, bazując na tym, jak ja odkrywałam to miasto na początku z jakąś taką wolnością, to żeby po prostu bez planu, że to jest chyba najfajniejsze, że to miasto i może to też jest szczęście, że ten Paryż jest tak bardzo bogaty we wszystko, że chcąc zgubić się tutaj bez planu, jakby nie ma opcji na to, żebyś nie znalazł czy nie znalazła czegoś, co ciebie po prostu będzie pociągać. Czy to będą kawiarnie, czy to będą jakieś przepiękne budynki, czy to będą galerie, czy to będą sklepy, jeśli po prostu chcesz tutaj przyjechać, dlatego że Paryż jest stolicą mody i chcesz zrobić fajne zakupy. To myślę, że po prostu to jest takie dobre miasto, żeby sobie przetestować odkrywanie siebie po prostu, żeby się puścić na ludzie i to jest ten paradoks Paryża, że jednocześnie jest bardzo różnorodny, w sensie bogaty w przeróżne, zachwycające miejsca, ale jest też w dużej mierze jednolity, więc gdzie nie pójdziesz na spacer, to na pewno będziesz wiedziała, że jesteś w Paryżu. Że jesteś w Paryżu i to też jest wspaniałe, tak. Po prostu, no bo ty kurczę, no wiesz to, ja czasami też doceniam to, że są jakieś sieciowe rzeczy, nie wiem, niech to będzie sklep z elektroniką czy kawiarnia, które gdzieś tam są na całym świecie.
I wtedy jak potrzebujesz jakiejś konkretnej rzeczy, to wiesz, że niezależnie od tego, czy jesteś, nie wiem, w Paryżu, w Nowym Jorku, w moim rodzinnym Szczecinie, czy gdzieś tam indziej, to dostaniesz to, czego potrzebujesz. Ale myślę sobie, że jednak podróżowanie jest po to, żeby doświadczać rzeczy, które są zupełnie nowe, po prostu też, nie? I wtedy, biorąc pod uwagę to rozmiłowanie Francuzów w lokalności, jakby, no to jest idealne miejsce, żeby doświadczać rzeczy, które są po prostu tylko tutaj. Masz ulubioną dzielnicę? Tak zupełnie, wiesz, personalnie? Ja bardzo lubię tą okolicę, w której mieszkam, czyli ten Montmartre, ale tą część taką trochę bardziej turystyczną. Bardzo lubię Saint-Germain, bo tam jest dużo galerii. Bardzo lubię również Marais, no bo tam też jest dużo galerii. Jestem może trochę monotematyczna, ale pewnie gdybym miała na przykład myśleć o tym, żeby kupić sobie swoje kiedyś mieszkanie w przyszłości, także, że tam już osiadam i tam będę, to pewnie byłaby to siódma dzielnica, gdzie ona jest właśnie bardzo blisko Saint-Germain, czyli jest rzut beretem do wszystkich galerii, ale jest tam też troszeczkę mniej turystycznie, przez to, że tych takich obiektów, które są zawsze na turystycznych trasach, trochę mniej. Jest przepiękna architektura, jest super infrastruktura kawiarniana, ale chyba też, co jest w ogóle ciekawe, nie znalazłam jeszcze takiego miejsca w Paryżu, które by mnie całkowicie odrzucało. Mm-hmm. Że widzę specyfikę i takie rzeczy, które mi mogą pasować mniej lub bardziej, ale chyba nie ma takiego miejsca, jak sobie teraz myślę, że jest nie, absolutnie, absolutnie nie. Wiem, o co cię miałam jeszcze zapytać. To też jest pewnie temat na kolejną rozmowę. Paryż ma od jakiegoś czasu taką opinię bycia miejscem dosyć niebezpiecznym. Czy ty to zaobserwowałaś? Czy masz takie momenty, kiedy nie czujesz się bezpiecznie w tym mieście? Czy rzeczywiście widzisz, że jest tu inaczej niż w innych dużych miastach, w których byłaś, bywałaś? Wiesz co, ja szczęśliwie nie doświadczyłam nigdy jakiejś sytuacji, która bezpośrednio dla mnie byłaby niebezpieczna. Słyszę oczywiście o jakichś historiach związanych z kradzieżami, takimi kradzieżami, że na ulicy, wiesz, tam komuś ukradli torbę, telefon, i na pewno wiem, że jak siedzisz w knajpie, no to zasada jest taka, że nie trzymasz telefonu po prostu, wiesz, centralnie na stoliku, jak siedzisz gdzieś tam od frontu, bo pewnie ktoś ci go ukradnie i raczej pilnujesz torby. No ale ja nie wiem, czy jest inaczej w Nowym Jorku, czy nie wiem, czy w Rzymie. Ja myślę, że to jest po prostu specyfika dużych miast i myślę sobie, że no to też to musisz gdzieś tam wpisywać w jakiś, nie wiem, pakiet potencjalnych kosztów, które ponosisz. Nie wiem, może jest tak, że i to chyba też nie jest tak, że ja staram, że nie wiem, że nie dbam o swoje bezpieczeństwo. No ale, albo mieszkasz w pałacu. Albo mieszkam w pałacu i oczywiście no pewnie są części tego Paryża, które są troszeczkę bardziej niebezpieczne, ale wiesz, no ja takie same miejsca mogę wymienić w moim rodzinnym Szczecinie, które jest miastem dużo mniejszym, dużo spokojniejszym, a myślę sobie, no, że też są tam po prostu jakieś rzeczy, które negatywne, które mogą ci się przydarzyć. Więc nie wiem, ja też nie lubię takiego demonizowania, po prostu, wiesz, takiego. Ja myślę, że to jest jakby, wiesz, to właśnie to takie niebezpieczeństwo, to chyba wynika z tego, że ludzie mogą się bać dużych miast, bo tu jest po prostu, wiesz, tu jest większe tempo życia, tu jest może więcej ludzi na ulicach, faktycznie masz wrażenie, że ciągle płyniesz w jakiejś takiej niekończącej się fali ludzi, może to sprawia, że się czujesz niebezpiecznie, bo jest więcej potencjalnych źródeł zagrożenia. No ale podejrzewam, wiesz, no, że jeżeli, nie wiem, nie idziesz w środku nocy do jakiejś super niebezpiecznej dzielnicy, która, jak podkreślam, jest pewnie w każdym większym mieście, no to nie jest tak, że tutaj musisz co chwilę robić jakieś uniki, żeby ci się stała krzywda. Potwierdzam. Jak opisałabyś Paryż w trzech słowach? Tętniący życiem, fascynujący i pozostający niedosyt. Pozostawiający niedosyt, to tak. Słuchaj, na sam koniec zadaję wszystkim jedno pytanie. Chociaż już u ciebie myślę, jak je przeredagować, ale zadam je w oryginalnej wersji. No. Jeśli nie Paryż, to? Mam w głowie absolutną pustkę
I to, jeżeli pozwolisz, że nie odpowiem po Oczywiście. Prostu jednym konkretnym punkcie na mapie, to wiesz co, ja myślę sobie, że tak, że mi jest tutaj naprawdę super i chciałabym tutaj być, ale jakby myślę, że jestem już na tyle duża, że wiem, że życie jest nieprzewidywalne i nie będę zakładać na 1000%, że będę tu mieszkać do końca życia, ale jedyne, czego mogłabym sobie życzyć w takiej sytuacji, że jeśli nie Paryż, to gdzie, to że po prostu te powody wyprowadzki stąd będą dla mnie dobre. I tyle. Piękne, bardzo Ci dziękuję, bo miałam przeredagować, zapytać po prostu, jeżeli nie Montmartre, to jaka inna dzielnica, bo wiedziałam, że nie wyjedziemy z Paryża w tych odpowiedzi. Nie, ale... ja naprawdę, wiesz, to nie chciałabym wyjeżdżać teraz. Na pewno tak. Jestem w takim momencie, że sobie, że czuję, że po prostu, że jest mi to fajne i nie chciałabym sobie tego musieć teraz odbierać. A jeśli wydarzy się coś takiego, co sprawi, że poniesie mnie gdzieś dalej, no to właśnie tak jak mówię, życzyłabym sobie, żeby to były po prostu dobre powody. Bardzo to czuć, że jest Ci fajnie i myślę, że jesteś właściwą osobą we właściwym miejscu i bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, to Ty również. I trzymam kciuki za Twoje paryskie życie i będę sprawdzać, co tam się dzieje, kiedy jesteś out and about. Dziękuję, mam nadzieję, że na żywo też sprawdzisz i Cię oprowadzę po tych wszystkich miejscach różnych, również z cmentarzem. Bukuję bilety, widzimy się niebawem. Au revoir, jeszcze raz wielkie dzięki i wszystkiego dobrego. Dziękuję, całusy. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.